Gdy zmrok zapada, do głosu dochodzą mocne marki. Herra on Air. Nocne rozmowy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. Wyjątkowi goście, aktualne tematy. Mówimy jak jest. Bez ściemy, cenzury i kompromisów. Na żywo. Zaczynamy. Cisza w eterze. Oddajmy głos Herze. No, dobry wieczór, Pawle. Nie wiem, czy usłyszałeś to wyjątkowi goście. Tak, usłyszałem również o biznesie, sporcie i przedsiębiorczości. Właśnie myślę, do jakiej kategorii ja się załapałem. Aktualnych tematów? Może być. Mówimy jak jest, bez ściemy, bez cenzury i kompromisów. Część osób ciebie zna, nie wszyscy cię kojarzą. Kim jesteś? No myślę, że to jest pytanie, które nie ma jednej odpowiedzi, kim jestem. To w zależności od tego, jaką rolę pełnię. Żeby tutaj dojechać, byłem kierowcą. Oprócz tego pełnię mnóstwo różnych ról. Czyli będzie filozoficznie. Znaczy nie, no bo właściwie już skończyłem. A, okej. Okay. Czyli będzie krótko. Ale też w jakimś sensie przechodząc płynnie do tego, o czym mówiliśmy na wstępie, czyli jakby o dziedziny, którą się zajmuję zawodowo, to pytanie w takim szerszym kontekście, kim jestem. W sensie nie jaką rolę pełnię, tylko kim jestem. To jest pytanie, które dla mnie znalazło niezwykłą odpowiedź właśnie, kiedy poznawałem tą dziedzinę, którą się zajmuję, czyli kim jestem? Jestem na pewno dzieckiem swoich rodziców. Grubo. No, grubo i dość uniwersalnie, bo myślę, że zarówno ty, jak i każdy, kto nas słucha, również jest dzieckiem swoich rodziców. Ale wiesz, że nie każdy czuje się w tej roli komfortowo. Mówiąc krótko, tak, wiem. Okej, okay, dziękuję. Tak, to jest w dużej mierze start do mojej pracy, w tym, że ktoś w tej roli się nie czuje komfortowo. Okej, okay, no dobra, ale ja bym chciał zacząć od pierwszej rzeczy, która jest u ciebie na twoim profilu. Znaczy, jak się wchodzi na twój profil na mediach społecznościowych, na przykład na Facebooku, tam jest napisane life coach. Tak, masz w pierwszej funkcji masz napisane, że jesteś life coachem. A, to chodzi o to, co robię zawodowo. No tak, life coach, bo nie dość, że jestem coachem, no to jeszcze występuję na life'ach. Jak to jest być w Polsce coachem? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie wiem, jak to jest w ogóle być coachem. Mogę powiedzieć, jak to jest z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia. I myślę, że to jest po prostu niezwykłe zajęcie, niezwykła praca. No to jest absolutnie fascynujące. Są dwa wydarzenia, o których ja bym chciał z tobą porozmawiać. Pierwsza rzecz, że gdy przeglądałem sobie twój profil i zastanawiając się trochę tak, wiesz, mając tutaj takie koniczynkę się zrywa tam, kochanie, kocha, takie tam. Różne rzeczy się zrywa. No. Ja zrywałem, mówię, zaprosić, nie zaprosić. To sobie przeglądałem i to sobie klikałem przez twój feed, w sensie twoją ścianę na mediach społecznościowych. Masz dwie rzeczy. Pierwsza, która mnie naprawdę zainspirowała, to jest warsztat głębokiej zmiany. Czym jest warsztat głębokiej zmiany? Właściwie to opisuje to, czym ja się zajmuję. Czyli pracuję jako coach, jako trener. To są te jakby nazwy, określenie zawodu. To jest zawód, który wykonuję. I to, co się dzieje na moich warsztatach, to jest właśnie głęboka zmiana. No dobra, ale co to jest głęboka zmiana? Mówię absolutnie poważnie, zadaję to pytanie. Okej, rozumiem. Głęboka zmiana. Głęboka zmiana to jest zmiana, która dotyczy zmiany ustawień fabrycznych. Mówiąc tak przykładowo, może być ktoś, kto idzie przez życie i idzie przez życie z jakąś taką, na przykład, nie wiem, łatką albo jakimś sposobem myślenia na swój temat potwierdzonym różnymi wydarzeniami, które się u niego w życiu wydarzają. Na przykład regularnie traci pieniądze, regularnie wchodzi w jakieś dziwne związki albo nie wchodzi w związki, jest singlem. A konkretnie to trwa i trwa i trwa. I
jeżeli chodzi o zmianę jako taką, to my jesteśmy tak stworzeni jako takie maszyny do rozwiązywania problemów i cały czas staramy się na różne sposoby. Jeżeli jest jakaś trudna sytuacja, no to szukamy sposobu, żeby z tą sytuacją sobie poradzić. Książki, jakieś filmy, kursy, cokolwiek, czasami warsztaty, czasami wynajęcie coacha. I to, co ja robię dokładnie, to jest właśnie zmiana na tym poziomie, który jest, można powiedzieć, głęboko, nie jest na poziomie zmian kosmetycznych. I to w uproszczeniu można powiedzieć, jeżeli jesteś nieszczęśliwy, to jest, powiedzmy, taka również w uproszczeniu dziedzina coachingu i rozwoju osobistego, która powie, słuchaj, jesteś nieszczęśliwy, to jest tylko jakiś zestaw skryptów, przekonań i tak dalej, więc zacznij udawać szczęśliwego i potem to ci wejdzie w nawyk. W uproszczeniu. Ja opowiem ci historię, bo to jest historia, którą ja kiedyś pamiętam. Ja pracując w pewnej organizacji miałem swoją panią menedżer. Ja generalnie się angażuję bardzo mocno, tak po prostu, więc byłem bardzo, bardzo zaangażowanym człowiekiem i w tę firmę poświęcałem bardzo dużo swojego serca i jakby emocji po to, żeby ta firma się rozwijała. Ale ponieważ firma nie oddawała, znaczy ja dawałem dużo, ona mi nie oddawała, to któregoś pięknego dnia powiedziałeś basta. Powiedziałem basta, ale ja nie mówię basta, potem odchodzę, tylko powiedziałem basta. Usiadłem, napisałem takiego bardzo, jak dzisiaj na to patrzę, wtedy byłem młody, takiego emocjonalnego maila, takiego zresztą do swojej pani menedżer, że musimy się spotkać, porozmawiać, tam wypisałem, sięgnąłem głęboko do emocji, które we mnie budzą i tak dalej. Myśmy, ona wtedy chyba zrozumiała trochę powagę tej sytuacji. Zaprosiła mnie na lunch, myśmy siedli na tym lunchu, przegadali tę sytuację i w pewnym momencie doszliśmy do tego momentu, że ona uznała, że trzeba porozmawiać o tej ważnym problemie, więc ona tak spojrzała i powiedziała, Wojtek, ty jesteś bardzo ważny w naszej organizacji. Ja widzę, jak czytam tego maila, to widzę, że tobie spada zaangażowanie. Ja mówię, więc obniżymy ci pensję. Ja mówię, nie, trafna diagnoza. Ja mówię, i taki, wiesz, siedzę taki cały, mówię, kurczę, to będzie ważne. Ona mówi, wiesz co, Wojtek? Mi bardzo zależy, żebyś ty był zaangażowany. Ja myślę sobie, kurczę, no, będziemy mówili o tym samym. Tak spojrzała głęboko w oczy, więc bądź. Tak. No i to jest, tak. Rozumiem, że to jest ten poziom zmiany, który ty nie nazywasz głębokim. Tak, tak, tak. A swoją drogą jestem ciekawy, jak się potoczyły dalej sprawy. I... Po półtora miesiąca później nie było mnie w tej organizacji. Okej. No, z reguły tak to wygląda. Nie, to zupełnie nie jest ten poziom, o którym ja mówię. Głęboka zmiana to jest zmiana taka, która jest u podstaw. No dobra. Po co jest ludziom głęboka zmiana? Po co jest ludziom głęboka zmiana? No to w sumie ja nie wiem, po co ludziom jest głęboka zmiana. Każdy ma swoją motywację, ale generalnie na tym znowu najprostszym poziomie to zmiana jest potrzebna dla dwóch powodów. Pierwsza i to jest chyba statystycznie rzecz biorąc najczęstsza, jest zmiana jest konieczna, bo boli. Okej. Okay. Ale jesteśmy w Polsce. W Polsce lubimy, jak boli. No to... Jesteśmy krajem cierpiętników. Ci ludzie, którzy lubią, jak ich boli, to... Ja z kolei niedawno widziałem taką historię, kiedy to właściwie taka anegdota. Idą sobie dwie gospodynie na wsi wiejską drogą i słyszą, że wyje pies. I jedna pyta drugiej, słuchaj, co ten pies tak wyje? A to mój pies. Na gwoździu leży. No, na gwoździu leży i wyje? No tak, leży i wyje, bo leży na gwoździu i go boli. A to czemu nie wstanie? Widocznie aż tak bardzo go nie boli. Okej. Okay. I myślisz, że my tacy jesteśmy, że aż tak bardzo nas nie boli, że trochę nas boli i boli nas na tyle, żebyśmy poczuli się dobrze, że jednakże nie mamy fajnie i możemy sobie trochę ponarzekać, a nie chcemy tego zmienić? Wiesz co, ten poziom taki ogólny, czyli jakby statystyczny, społeczny, nie znam się na tym szczególnie. Ja tylko wiem, że ludzie, którzy do mnie trafiają, to są ludzie, którzy już mają dość, potrzebują się przenieść z tego bolącego gwoździa na inne miejsce i szukają sposobów. Okej, okay, no dobra. Dużo się w tej chwili w Polsce mówi o zmianie. Znaczy, jesteśmy w takiej sytuacji, w której właściwie gdzie nie otworzysz media, nie wiem, czy są to takie bardziej poważne, czyli wyciągasz sobie miesięczniki, dzienniki, tygodniki, miesięczniki jeszcze nie, dobra, tygodniki i dzienniki, ale również internet sobie przeglądasz, to wszyscy mówią, kurczę, teraz się zmienimy.
My teraz Polacy będziemy lepsi, nie będzie hejtu, nie będzie nienawiści. Mhm. Stop mowie nienawiści, teraz będzie język przyjaźni. Uda się? No, mówiąc uczciwie, nie wiem, natomiast podejrzewam, że poza tymi słowami niewiele się zmieni. A ile czasu nam to zajmie? 3 dni? Będziemy jeszcze mówili, że jesteśmy mili, po czym trochę tak się to skumuluje. Wszyscy swoje niewypowiedziane słowa będą trzymać w sobie, aż w końcu któregoś dnia powiedzą i ciebie też? Wiesz co, to wszystko zależy, znowu tak statystycznie rzecz biorąc, jakby patrząc przez przekrój społeczeństwa, zależy jakby od rangi wydarzenia, które sprawia, że wszyscy się jednoczą. Był taki dzień, kiedy zmarł papież i była ta legendarna wspólna manifestacja, czy jakaś wspólna uroczystość tak kibiców Wisły i Legii, jeżeli dobrze pamiętam. Krakowi i Wisły. To jeszcze bardziej. Tak jest, to było tak. Tak. No, czyli takie rzeczy się zdarzają, trwają, no i potem... Chyba tydzień im zajęło. Potem przestają trwać, tak. Okej. Okay. No dobra, to wróćmy jednakże do warsztatów głębokiej zmiany. Mhm. Czy ty jesteś terapeutą? Mhm. Absolutnie nie. Właściwie to jest tak, że ja od zawsze unikałem tego słowa i uciekałem. Właściwie to, co robię, to robię od 25 lat, tylko jakby w różnych kategoriach wagowych i w różnych modelach pracy. Właściwie mniej więcej 20 lat pracy to była praca z umysłem. Zajmowałem się NLP i różnymi rzeczami, które są z tym związane, czyli prawo przyciągania, hipnoza eriksonowska, generalnie to, co jest oparte na działaniu umysłu. I zapomniałem, jakie było pytanie. Tak się zapędziłem. Czy jesteś terapeutą? A, właśnie. I w tych czasach bardzo było mi bliskie to, co powiedzenie, o którym mówił Richard Bandler, współtwórca NLP, The Rapist. Terapeuta, to naprawdę tak jak gwałciciel. I wtedy dla samego mnie taki powstał obraz terapeuty, który jakby narzuca, nakłada, ma swój model czy wizję świata i to robi. Pewnie teraz to się już zmieniło, natomiast ja nie tytułuję sam siebie terapeutą, mimo że szkoła, którą skończyłem, żeby wykonywać to, co robię teraz, czyli ustawienia systemowe metodą Berta Hellingera. Praktycznie ludzie, którzy ją kończyli razem ze mną, tytułują się terapeutami metody. Ja nie używam tego w stosunku do siebie. Okej. Okay. Powiedziałeś o NLP. Mhm. Ja nie mam dobrego zdania o NLP. Pewnie nie mam aż tak bardzo złego zdania, jak na przykład mój przyjaciel Rafał Żak, z którym prowadzimy nawet jedną audycję, który nawet popełnił książkę, nie myśl, że NLP zniknie. Natomiast ja nie jestem wrogiem, ja jestem sceptykiem. Czekaj, Rafał ma złą opinię, bo nie zrozumiałem. Tak, Rafał wprost mówi, że to jest po prostu stek bzdur. I napisał książkę, nie myśl, że NLP zniknie. Tak. O takim kontrowersyjnym tytule. Okay. Nawet tam udowadnia. Rafał jest człowiekiem bardzo mocno skoncentrowanym na, że tak powiem, nauce, wynikach badań, więc sobie poszukał. Mi jest ciężko mówić, bo ja nie przebrnąłem przez tą książkę dalej niż przez dwa wstępy, bo książka ma dwa wstępy, więc jakby sobie przeczytałem to. Oprócz tego, że bardzo jakby lubię i szanuję Rafała, to jakby ja faktycznie nie mam aż tak dużego zapędu, więc ja jestem tylko sceptykiem. I teraz, jeżeli jestem sceptykiem, który nie jest krytyczny, żebyśmy mieli też jasność, ja nawet byłem kiedyś na warsztatach u świętej pamięci Andrzeja Batko, więc jakby to wtedy wyszedłem jako młody student, absolutnie jakby oszołomiony. In plus, rozumiem. In plus. Znaczy sobie pomyślałem sobie, wow. Znaczy ten człowiek robi nieprawdopodobne rzeczy, ale powiedzmy sobie też szczerze, no jakby Batko był człowiekiem bardzo pragmatycznego NLP, takiego manipulacyjnego, które jakby bardzo mocno też pokazywał, że można wywierać. Ja wtedy byłem młody, mi się to podobało. Chwilę później zapomniałem, nie nauczyłem się do końca. W związku z czym porzuciłem tak, jakby te elementy, ale faktycznie jakby był taki moment krótkiej fascynacji. Gdybyś ty miał zdefiniować NLP, bo pewnie jest kilka osób dalej w Polsce, które jakby wierzą, że to jest metoda, która ma sens, to gdzie ty upatrujesz jakby wartości? Właściwie to nie jest mój ulubiony temat do rozmowy, bo to jak gdyby nie jest coś, co robię już aktywnie. Natomiast wartość dla mnie, jeżeli chodzi o NLP, to jest precyzyjna struktura i
pewnego rodzaju wyuczenie postawy życiowej. Okay. Takiej postawy, w której po prostu istotny jest cel. Okej. Okay. Czyli jeżeli byśmy wyłączyli sobie NLP i nazwali, że to jest jakby postawa ukierunkowana na cel, to tak byś to nazywał? Ale co? No, różne metody pracy. Jako metody ukierunkowane na cel. Ale czekaj, bo teraz nie zrozumiałem wątku. Różne metody pracy i jakie tak ogólnie? Ogólnie. To muszę wiedzieć dokładnie jakie, bo... No dobra, to co jest takiego... Co jest istotą pracy NLP-owskiej? Znaczy naprawdę, jakby żebyśmy mieli świadomość... Ja się Ty, Wojtek, nie mieliśmy o NLP mówić. No ale sam powiedziałeś o tym, że Bandler był jakby dla ciebie gościem, który cię kiedyś inspirował. Nie, nie, to był tylko... To powiedziałeś, to nie tak, są moje słowa. Ja to powiedziałem, ale to był wątek poboczny. To ja rozwinęłem odpowiedź, może tutaj jest mój błąd i przepraszam. Czy tytułuję się terapeutą? Okej. Okay. Czyli jakby bandlerowsko jesteś bliższy do tego, żeby mówić nie? Terapia to nie jest mój model. Krótko mówiąc, ja używam tego, żeby nie określać ciebie jako terapeutą. I generalnie moje osobiste podejście do pracy z ludźmi jest takie, że ludzie nie są do naprawienia, mimo że czasami ich zachowania są trudne dla ich samych czy dla otoczenia. To nie są zepsuci. Wymagają po prostu to, czego potrzebują, to dotarcia do swojej siły, do swojego piękna, do tego, co w nich jest mocne i wspaniałe. Okej. Okay. Zaczynam coraz bardziej rozumieć. Za chwilę przejdziemy do ustawień. Dlaczego towarzystwa psychologiczne mogą nie być waszymi największymi zwolennikami? No, jeżeli tak sobie dość otwarcie mówisz, że ludzie nie są do naprawienia. Ale podkreśliłem też na samym początku, że to jest tylko i wyłącznie moje osobiste, indywidualne podejście i ono tak naprawdę dotyczy powodu, dla którego ja się nie chcę, nie będę, nie robię tego teraz, nie będę się tytułował terapeutą. Okej, okay. Czyli terapeutą nie jesteś? Nie jestem. To jak ludzie idą do ciebie, tak? Znaczy... Jest taka sytuacja, w której nie radzę sobie. Mam jeden z problemów, o których mówiłeś, nie wiem, mam skłonność do stałego tracenia pieniędzy. Okej. Okay. Mój przyjaciel przychodzi, mówi, słuchaj, powinieneś iść do Pawła. Ja mówię, fantastycznie, a po co? On mówi, bo Paweł jest. No i teraz jest pytanie. Paweł jest, jakby ten mój przyjaciel dawał ci rekomendacje, to co on powinien mi powiedzieć o tobie? No wiesz... Myślę, że Paweł jest i tu jakiś rzeczownik, to niewiele powie. I faktycznie tak jest, że bardzo dużo, w tym momencie nie wiem, chyba z 80% osób, które do mnie trafia, to są osoby, którym właśnie ktoś powiedział, przyjdź do Pawła, bo Paweł, ale nie, że jest. Tutaj wstaw dowolne imię, dowolne określenie, czyli jest terapeutą, coachem, trenerem, guru, sruru i tak dalej. Tylko po prostu, jeżeli ktoś do mnie trafia, to dlatego, że ktoś się z nim podzielił i jego doświadczenie było pracy ze mną. Okej. Okay. Zaczynam się trochę bać tej rozmowy, ale dobra. Pójdźmy dalej. No dobra. Ja powiedziałem o tym, że pierwsza rzecz to była ta głęboka zmiana. Ja do tej głębokiej zmiany będę wracał w ogóle na poziomie jakby gotowości na gotową zmianę, bo to jest chyba coś jeszcze. Druga rzecz, którą się zajmujesz, to masz taki post, nawet na ten temat zrobiłeś live, o ustawieniach systemowych, zwanych czasami ustawieniami rodzinnymi lub też w oryginale ustawienia, i tu pada nazwisko, które jest ciężko wymienialne, dobrze, nie jest węgierskie. Więc według Berta Hellingera. Według Berta Hellingera. To jest Bert Hellinger jest Niemcem? Niemcem. Ustawienia po niemiecku. To jakby ja. Ordung musi być. Okej. Okay. Czym są ustawienia? Ale wiesz, to co powiedziałeś, to jest niezwykle ciekawe. Bo tak, skracając historię, jak ja trafiłem w to miejsce, w którym jestem, w którym miałem zaszczyt być zaproszony przez Wojciecha Herę. Chciałbym, żebyś pamiętał o jednej rzeczy. Się streszczał. Nie, wręcz przeciwnie. Właśnie ideą tego programu jest to, że się nigdzie nie śpieszymy. Okay. Więc jeżeli teraz masz taki pomysł, że opowiesz historię mniej więcej z ostatnich 30 lat. Teraz ja się przestraszyłem. To spokojnie możesz to zrobić. Okej. Okay.
Ale jakby, tylko mówiąc o wątku zawodowym, było tak, że od kiedy zostałem wyrzucony ze szkoły średniej, więc to jak widzisz, już jest początek tego mojego rysu zawodowego, w którym wielki szacunek do dokonań naukowych i do rzeczy potwierdzonych nauką nie do końca jest taki najważniejszy. A wyrzucili się dlaczego? Ja znam kilka osób, które zostały wyrzucone ze szkoły średniej, ale każdy z innego powodu. Ciekaw jestem, z jakiego ty? Mój generalnie była... Rzadko byłem w szkole po prostu. A, okej. Okay. To coś dość częste. Rzadko byłem w szkole, to miałem dużo, dużo innych ciekawych zajęć, ale... Ja byłem tylko zawieszony w prawach ucznia, mogę powiedzieć, bo to jest taka dość ważna anegdota. Paweł, jeżeli oglądasz, nie wiem, czasami oglądasz ten program, to opowiem. Prowadziłem radiowęzeł szkolny. I wtedy, do dziś pamiętam, na głównej przerwie czytaliśmy Klinikę Nerwic Płciowych. Na głos z kolegą, nie wiem skąd byśmy tą książkę i czytaliśmy i zdaje się, że po nekrofilii nas wyrzucili, znaczy zawiesili w prawach ucznia. Okay, dalej nie rozumiem tego, tej sytuacji. Brzmi imponująco. W każdym razie, tak trochę jakby idąc bokiem, od kiedy powiedzieliśmy sobie ze szkołą żegnaj, a nie do widzenia, to jakoś tak się układało moje życie, że się przez całe życie, właściwie do dzisiaj, cały czas się albo ja uczę, albo uczę innych. Ale czekaj, ty zostałeś wyrzucony ze szkoły średniej. Tak. I nie poszedłeś do kolejnej? Nie, poszedłem do pracy. Poszedłem do pracy, mając 17 lat, rozpocząłem swoją pierwszą pracę i równocześnie też zacząłem wtedy liceum takie zaoczne, wieczorowe, którego niestety nie skończyłem, bo wtedy zacząłem, można powiedzieć, barwne swoje przygody. Poszedłeś w melanż. Nie, znaczy, wiesz, ciężko nie mieć 18 lat, nie chodzić do szkoły, nie być promusem i nie iść w melanż, ale chodzi mi o to, że już wtedy rozpocząłem poważne projekty biznesowe, z których główny jest opisany w mojej książce Życie na maksa, czyli sukces wbrew zasadom. Ale to też jest taki wątek, którego bym teraz nie chciał rozwijać, w sensie czasowym, bo on jest, jeżeli chodzi o barwność i ciekawość, naprawdę jest niezły. Natomiast chodzi mi o to, że kiedy już skończyłem taki okres bardzo skompresowany, intensywny w poznawaniu różnych rzeczy, które można w życiu robić, żeby się siebie realizować i zarabiać pieniądze, i stwierdziłem, że jednak chcę pójść legalną ścieżką, zająłem się biznesem, a ponieważ nie umiałem tego robić, nie chodziłem do żadnych szkół od biznesu, więc po pierwsze sam to robiłem, zajmowałem się sprzedażą, po drugie uczyłem się tego na wiele sposobów i ucząc się tego, między innymi poszedłem na kurs NLP do wspomnianego już wcześniej Andrzeja Batko. No i tam właśnie otworzyłem oczy i zobaczyłem, wow, to istnieje świat, o którym nie wiem, czyli można robić rzeczy, o których nie miałem pojęcia, że można robić. No i nauczyłem się to robić na tyle dobrze, że zostałem wynajmowany, nawet jeszcze nie będąc trenerem, żeby uczyć tego innych, potem już zostałem trenerem. No i wtedy się już jakby rozpoczęła ta kariera 20-letnia chyba staczekiem. Trenera od biznesu, w pewnym sensie też coacha, chociaż wtedy jeszcze nie było takiego słowa w Polsce jak coach. Ktoś, kto jako konsultant pracował jeden na jeden. W każdym razie to robiłem i można powiedzieć z dużym sukcesem, bo to były i pieniądze, i duże firmy, i pracowałem dla takich potentatów. Można by długo wymieniać. Ale nie będziemy. Z bardzo prostego powodu, ja po prostu staram się monetyzować wszystko, co jest do zmonetyzowania, w związku z tym, jeżeli mielibyśmy wymienić jakąś firmę, dla której pracowałeś, ona musiałaby najpierw płacić pieniądze po prostu za product placement, w związku z czym nie możemy jej wymienić, no, tylko z tego prostego powodu. Ale tak. Gdybyś na przykład chciał bardzo wymienić, to możesz wymienić, a ja później pójdę do nich z fakturą. Dobra, to okej, okay, no to nie, no dobra, nie będę wymieniał, tylko zadam ci zagadkę. Jeżeli przychodzi ci do głowy, jeżeli chodzi o... Myślisz, jeżeli ja powiem samochód, to ty myślisz? Nie mogę powiedzieć. bo z kolei obsługuję połowę branży motoryzacyjnej jakbym wymienił chociaż jedną firmę, to wszystkie pozostałe by się obraziły w związku z tym. Okej, dobra, to w takim razie to nad tym przechodzimy. No i tam też napisałem książki, byłem parę razy w telewizji, robiłem różne takie rzeczy, które się wiążą z fejmem, sławą, kasą i tak dalej. Natomiast w okolicach roku 2000... No dobra, miałeś poczucie sukcesu. Tak, miałem wtedy poczucie sukcesu. Miałeś poczucie, że ogarniasz generalnie rzeczywistość i kontrolujesz wszystko? Tak. Miałem takie rzeczy. Okej. Okay. No dobra, to co się zmieniło? Zmieniło się to, że w roku
2000. Zaczęło się dużo rzeczy dziać w moim życiu. Znaczy, tak, miałem wrażenie, że ogarnę rzeczywistość w ogóle. Jestem jak Leonardo DiCaprio, królem życia. Ale Leonardo DiCaprio z Titanica. Tak, tak. W tej krótkiej scenie. W tej krótkiej scenie, tak, okej. Okay. Tak, tak. Natomiast potem zaczęły się dziać rzeczy, które były dla mnie dowodem tego, że nie ogarnię. Zmarł mój przyjaciel. Dwa lata później zmarł Andrzej Batko. I to były, to, i oprócz tego było jeszcze parę innych rzeczy. Natomiast wtedy sobie zdałem sprawę, że to, co było wcześniej, czyli to poczucie, o którym powiedziałeś, że ogarniam rzeczywistość, to było takie poczucie, które ja sobie fundowałem. Bo na przykład, jeżeli chodzi o takie wtedy rzeczy najważniejsze, jak życie i śmierć, to można sobie chcieć, można mieć dowolne poczucie i tak naprawdę dotarło do mnie, że nie mam nic do powiedzenia w tej kwestii. I oprócz tego jeszcze wydarzyło się parę innych rzeczy, które sprawiły, że pomyślałem w pierwszym momencie, że to, co robiłem przez 20 lat, to jest po prostu shit. Ściema, iluzja i pompowanie jakiegoś balonika. I wtedy rozpocząłem swój poważny życiowy kryzys i poszukiwania w różnych sferach, które oznaczały praktycznie, że szukałem różnych dróg, nauczycieli, jeździłem na różne warsztaty, postanawiałem, że robiłem tak dziwne rzeczy, że cieszę się, że nikt z moich kolegów, trenerów z biznesu mnie nie widział na przykład. Co robiłeś na przykład? No, dzisiaj możesz powiedzieć, nie? Lepiłeś garnki. Garnki. Garnki to był soft. Naprawdę? Ale... Robiłeś gorsze rzeczy niż lepienie garnków? Trudno wierzyć, ale pamiętam dokładnie pamiętam tą scenę. Czekaj, boję się. Bo ja na razie cię wyobraziłem, jak lepisz garnek. I to już było dla mnie dość hardkorowe. Ale jeżeli teraz ta scena będzie gorsza, to... Znaczy ja nie opowiem o rzeczach, które robiłem, bo których wiem, że byłyby gorsze. Natomiast to był taki dość widowiskowa scena, kiedy byłem na kursie, na którym wydobywaliśmy swój wewnętrzny głos. To mnie interesowało też tak najpierw trochę z powodów zawodowych, ale potem okazało się, że to jest całość oparta na takich działaniach ezoterycznych, mistycznych, bardzo energetycznych. W sumie mnie to odpowiadało. Natomiast sytuacja, w której prowadząca powiedziała, a teraz wszyscy śpiewamy samogłoskę U z gardła w kolorze różowym. Ja stałem w kręgu 12 osób i wizualizowałem ją i robiłem U. Pomyślałem sobie, Jesus, to jest właśnie ten moment, że gdyby ktoś mnie zobaczył, że ja to robię. No ale no, robiłem różne rzeczy, ale w zasadzie po roku czy po dwóch takich właśnie różnych rzeczy zainteresowało mnie, właściwie takim punktem przełomowym, to był rok 2010 i to był maj roku 2010, kiedy pojechałem daleko za morze na taki warsztat inicjacji szamańskiej. Czekaj, ja tylko jeszcze zdefiniuję, za które morze. Znaczy, czy pojechałeś za Bałtyckie i byłeś w krainie wikingów? Czy nie. Było to jakieś bliższe morze? To było na wyspie na Morzu Śródziemnym. A, okej. Okay. Dobra, czyli nie był to ocean. Nie był to ocean. Natomiast wyspa też w pewnym sensie znana z różnych przypowieści, bo stamtąd jeden kolega chciał uciec na skrzydłach. Okej, okay. No. Ale się mu nie udało. Okej. Okay. Bo nie udało mu się, bo nie posłuchał taty. Okej, okay, dobra. No, dobra. No i... Jest głęboko, no. No i tam, pamiętam, poczułem, to było coś w sferze doświadczenia, że jakby wchodzę w jakiś inny, nie wiem, to zabrzmi trochę zbyt odjechanie, inny wymiar, ale coś mi się przestawiło, mówiąc wprost. Zacząłem trochę inaczej widzieć, trochę inaczej czuć. No ale w dalszym ciągu miałem to poczucie, ale nie wiedziałem, co z tym zrobić. I trafiłem jakiś czas później na warsztat ustawień systemowych według Berta Hellingera. Dużo wcześniej już słyszałem o tej metodzie, ale wcześniej ona mnie zupełnie jakoś nie interesowała, ponieważ ja ją wcześniej kojarzyłem właśnie z czymś takim psychoterapeutycznym. Mm-hmm. Coś, na co miałem uczulenie, że ktoś mówi ci, co masz robić. No poszedłem na ten warsztat
I po prostu po tych 2 dniach wydarzyły się w moim życiu takie cuda, że stwierdziłem, że chcę iść tą drogą, bo to, co wygląda z zewnątrz, jak normalny warsztat, że ktoś coś mówi, są jakieś ćwiczenia, ja już po tych wcześniejszych swoich doświadczeniach czułem, że to, co się tam dzieje, to jest coś zupełnie innego, coś zupełnie głębszego. No i zapisałem się do szkoły ustawień dla jakby przygotowujących profesjonalistów w tej dziedzinie. I pamiętam też moment, kiedy zdecydowałem, że kurczę, no to trochę to trwa, trochę to kosztuje, ale nie wiem, czy ja się do tego nadaję, ale poczułem, że mam to zrobić. Nie wiem, co będzie dalej, ale mam to zrobić. I pomyślałem sobie, kurczę, zacząłem czytać, poczytałem o Bercie Hellingerze. Myślałem, no, dość niezwykła osoba. I pomyślałem sobie, szkoda, kurczę, że już nie będę miał szansy go poznać, bo on wtedy miał 87 lat. A ja lubię, poznając metody, poznawać twórcę, osobę, która stoi za tą metodą. No i na pierwszy zjazd we Wrocławiu, niespodzianka, połowę zjazdu prowadzi kto? Bert Hellinger we własnej osobie. No i wtedy stwierdziłem, okej, okay, dziękuję, więcej znaków nie potrzebuję. No i poszedłem tą drogą. I właściwie ucząc się ustawień, potem już również zawodowo, pomyślałem sobie, że wszystko, co do tej pory wydarzyło się w moim życiu, począwszy od takiej trochę niepokornej młodości, przez to doświadczenie biznesowe, które mnie nauczyło po prostu pracy z ludźmi, takie rzeczy jak ustawić krzesła i o co zadbać, no, taka prosta, najprostsza logistyka, którą zna każdy trener, po te doświadczenia kryzysu życiowego i odkrycie sfery duchowej, energetycznej. I to do kupy idealnie się złożyło, żeby potem wykonywać ten zawód, który teraz wykonuję. Okej. Nie myślałeś o tym, żeby zatrzymać się na momencie śpiewania Różowego U? Myślałem, oczywiście. To było po prostu fascynujące doświadczenie. Z tym, że po takim krótkim rozeznaniu, nawet bez rozeznania, na wyczucie, zdecydowałem, że ze śpiewania Różowego U miałbym się ciężko utrzymać. Kurwa. Czyli jednak jesteś po prostu zwykłym materialistą, no, który szukał dalszej rzeczy. Dobra, nie, ale ja muszę to zrozumieć. Czym są te ustawienia? Bo ja naprawdę, zapraszając ciebie, to mogę wytłumaczyć naszym widzom. Trochę zaprosiłem cię na leniucha. Ja lubię poznawać nowe koncepty, lubię poznawać ciekawych ludzi i pomyślałem sobie, że ty połączysz mi te dwie rzeczy. Jesteś ciekawą osobą i opowiesz mi o koncepcie, z którym ja pewnie niewiele zrobię. Znaczy znam siebie trochę. Ale chciałbym go poznać, bo no, to jest jeden z takich tematów, który moim zdaniem, jak wrzucasz do grupy osób zajmujących się pracą z ludźmi. Tak? Nie chcę mówić, czy coachów, czy psychoterapeutów, czy na Polskie Towarzystwo Psychologiczne, czy gdziekolwiek. Wrzucasz ustawienia i masz momentalnie, nawet nie chcę mówić, że spolaryzowaną salę, ale masz podział na 3 osoby, znaczy na 3 grupy. Masz grupy wrogów, którzy mówią nie ukrzyżować, zakazać, czarna magia, szamani. Masz sceptyków, którzy mówią, nie wiem, nie znam się, a życie mnie nauczyło, że jak się o czymś nie znam, to się nie wypowiadam. Tam stoją 2 osoby, znaczy ja i ktoś jeszcze. I masz fanatyków, którzy mówią, to działa. Znaczy mówią chyba najbardziej NLP-owskie zdanie. Najlepszym dowodem jest skuteczność. Tak, i pomimo tego, że wielu rzeczy nie umieją nazwać, mówią... Tak mówią, oczywiście, mówisz, tak. Fanatycy, czy moim zdaniem, entuzjaści metody? Znaczy, tak. Mówimy o ustawieniach. Tak, znaczy mówią, że jakby ona działa. To powiedz mi, na czym polega ta metoda? Na czym polega ta metoda? Jeżeli przychodzę na warsztat twój i jest metoda, co tam się dzieje? Albo przychodzę na indywidualne konsultacje. Co robisz? Tak wprost, narzędziowo. Możesz w ogóle mówić? To jest, nie no, oczywiście, że mogę mówić. Tym bardziej, że przed sobą mam tak wspaniały mikrofon. Ale to jest trochę ryzykowne pytanie z twojej strony, w tym sensie, że jeżeli mi zadajesz pytanie,
gdybyś przyszedł na indywidualnie na sesję, to co się dzieje, co ja robię? Nie zrobimy tutaj sesji? Nie zrobimy tutaj sesji. Nie? Nie, absolutnie nie. Natomiast mam pytanie dokładnie. Jeżeli bym przyszedł, lub jeżeli ktokolwiek przychodzi, siada, jak wygląda sesja? Tak, wiesz, bo to jest trochę takie ustawienia, wiesz, no. Mhm. To jest trochę, żebyśmy mieli jasność, tak? Ja 20 lat temu jedną z moich prac, miałem centrum rekreacyjno-sportowe, byłem tam w różnych rolach, między innymi byłem masażystą. Mhm. Będąc masażystą skończyłem szkołę terapii manualnej oraz, coś jest nie tak z dźwiękiem chyba, czy jest dobrze z dźwiękiem, oraz medycyny naturalnej. Mhm. W związku z tym oprócz części po prostu terapii manualnej miałem zajęcia na przykład z wahadełka, które opuściłem. Trochę jak ty liceum, bo jak przyszła pani, która mi mówiła, że starożytne ludy mogły się komunikować za pośrednictwem wahadełka, to z moim kolegą napisaliśmy tylko na tablicy wahadełko connecting people i wyszliśmy. Więc mieliśmy tę część niezaliczoną. Później było kilka innych tego typu rzeczy, które mnie niestety nie wciągnęły. Tak? Znaczy ja faktycznie mam ten element sceptyczny do tego typu działalności. A z drugiej strony mam ciekawość, żeby zajrzeć, znaczy żeby zrozumieć też moją ciekawość, ja wytłumaczę, ja jestem, nie wiem, jak była pierwsza edycja polskiego Big Brothera w Polsce, Cech Santorski szukał ludzi do zespołu, to ja byłem psychologiem, który to zrobił. Tak? Znaczy, jakby wszyscy mówili, że się nie uda, ja powiedziałem, dobra, musimy dobrać właściwych ludzi, musimy zadbać, zrealizować dobrą edycję. Mhm. Więc ja lubię zaglądać od kuchni, znaczy ja lubię poznawać, ja lubię rozumieć. Więc moje pytanie, takie absolutnie wprost. Jak wygląda praca? Znaczy, nad czym ty pracujesz? Bo mówisz, że nie jesteś terapeutą, że to nie jest terapeutyczne. To na czym polegają ustawienia? Znaczy, co jest ukryte w zdaniu ustawienia? Okej, to jest jakby parę części. Parę pytań w tym, co powiedziałeś, jest parę pytań. I też przypomniało mi się, kiedy wywołałeś Big Brothera. Mhm. Ja pamiętam, że to było w etapie jakby rozkwitu mojej NLP-owskiej kariery, kiedy byłem super trenerem od różnego wywierania wpływu i manipulacji. I potem był konkurencyjny program w Polsacie, Bar. Mhm. I pamiętam, że tam nas zaproszono, żebyśmy pewną intrygę, my jako trenerzy od manipulacji, żebyśmy pewną intrygę o podłożu seksualnym uknuli. I wtedy pamiętam, że wtedy ogólnie była taka nagonka, że NLP to manipulacja, że nieładne i nie fair. I przyjechaliśmy do tego programu i to, co zobaczyłem tam, to pomyślałem sobie, o Jezu, to my jesteśmy nawet nie w przedszkolu, my jesteśmy w żłobku. Okej. Wobec tego, co się tam dzieje. Okej, no ale potem minęły lata i jestem w tym miejscu, w którym jestem teraz. I tak, co robię, kiedy przychodzi do mnie klient? Mhm. Kiedy przychodzi do mnie klient, to patrzę na niego. Tak jak teraz. I na przykład widzę, no, że ktoś przychodzi, żeby sobie zrobić jaja. A naprawdę tak jest? Pytam poważnie. Trafiają do ciebie ludzie, którzy płacą pieniądze, żeby sobie zrobić jaja? Nie. Tacy ludzie zapraszają mnie na live'a. Okej, okay. Czyli ja. Dobra. Ja nie chcę robić jaja. Ja chcę naprawdę zrozumieć. Dobra, właśnie to jest druga rzecz, którą robią ludzie, ściemniają. Nie, powiedz mi, co tam się dzieje. Chcę zobaczyć. Okej, ale to mówię najzupełniej poważnie. Jakby elementem tej pracy jest to, że ja w jakiś sposób łączę się z klientem. I to na poziomie, oczywiście mówimy o swoich różnych rzeczach i ja tego bardzo uważnie słucham, ale bardzo często to jest ukryte, tego nie ma w słowach. I kurczę, w tym momencie dokładnie pamiętam moment, kiedy chodziłem do szkoły do ustawień i widziałem, jak pracują najznamienici na świecie. I ja po prostu byłem w szoku, że ktoś siada obok prowadzącego, a ten mu mówi, słuchaj, czy ty jesteś dzieckiem opuszczonym przez ojca? Albo ile miałeś lat, kiedy opuścił cię ojciec?
I ta osoba płacze i mówi 7 czy 9. No i to się często zdarzało. Więc ja po tym treningu NLP-owskim, po tym wyszukiwaniu minimalnych wskazówek niewerbalnych, myślę sobie, kurczę, jaki to jest magic. Gdzie oni to widzą? W jakimś odchyleniu guzika, w przekrzywieniu brody. I zadałem parę razy pytanie prowadzącemu, po czym to poznajesz? On mówi, po prostu wiesz. Myślę sobie, tak, to się pewnie na stopniu zaawansowanym dowiem. Ale po tej szkole też dotarłem do tego miejsca, w którym po prostu wiesz. Dobra. Okej. Okay. Ja zadam raz jeszcze to samo pytanie. To skąd jest nazwa ustawienia? Właśnie, chciałem do tego dotrzeć. Nazwa ustawienia jest stąd, że ono opisuje jakby główną część, tą operacyjną metodę, to co się robi, to czego one się zaczęły. To głównie na czym polegają warsztaty, to jest ustawienia, które polegają na tym, że ktoś, kto siada obok prowadzącego, opowiada o swoim problemie, wyzwaniu czy trudności, albo czasami nawet nie opowiada, czasami to się rzeczy, są takie rzeczy, które się dzieją z bardzo niewielką ilością słów lub w ogóle bez słów. Okej. I co dalej? Czekaj, przychodzę, siadam koło ciebie i milczymy sobie. I milczymy, milczymy, milczymy i ty mi nagle zadajesz pytanie. To gdzie są ustawienia? Kurczę, mnie jest trudno tak, wiesz, tak zupełnie się jakby zdystansować i w tym momencie występować w dwóch rolach, że stoję przed mikrofonem, bo odpowiadam na pytanie, a z drugiej strony, żeby nie popatrzeć na ciebie tak, jak patrzę na klienta. Wiem, że uciekasz, tak, uciekasz. Nie patrz tak na mnie. Tak, przypominam sobie pierwsze pytanie, które podczas naszej rozmowy przed tym live'em zadałeś mi przez telefon, ja ci odpowiedziałem, a ty powiedziałeś grubo. Mm-hmm. Okej. Okay. Więc to ustawienia. To właściwie nazwa powstała w czasach, kiedy ustawienia jeszcze były inne. To były tak zwane tradycyjne ustawienia, które polegały na tym, że był pewien określony porządek, o którym wiedział prowadzący i prowadząc ustawienie dążył do pokazania tego porządku przy pomocy osób, które uczestniczyły w warsztacie. Okay. Natomiast teraz... Dobra, ale to jest pytanie, bo jakby to jest pytanie, powiedziałeś, że to jest tradycyjna forma. Mm-hmm. Ona pomagała metodzie, czy nie? Tak z perspektywy jej sławy lub etykiety. Czy ta metoda, ta tradycyjna, mm-hmm. Ona musiała być taka, jaka była wtedy, żeby metoda mogła pójść dalej. I swoją drogą to jest też ciekawy moment, bo już nie wiem dokładnie, jakie to były lata, kiedy Bert Hellinger, już będąc, można powiedzieć, guru psychoterapeutów i mając rzesze wyznawców na całym świecie, przez chwilę jakby zamilkł. Okay. Po czym przekazał, że dotarły do niego nowe wglądy, nowe podejście. I to był moment, w którym również upraszczając powiedział, że na przykład my ludzie z takiego ludzkiego poziomu nie mamy prawa oceniać nikogo ani niczego, ponieważ wszystko jest, co się pojawia, co się manifestuje, czego możemy doświadczać jako przejaw życia. Wszystko, co jest, jest przejawem siły dużo większej niż człowiek. Czyli inaczej mówiąc, nie możemy niespecjalnie mamy prawa oceniać. Okej, okay, ale czekaj. Facet, który jest twórcą, znika. W sensie przestaje być aktywny. Przestaje być aktywny, po czym wraca i mówi, że dotarło do niego? No, myślę, że to nie wyglądało tak hollywoodzko, że nie ma, wszyscy czekają, tłum czeka przed balkonem. On wychodzi i mówi, mam, tak. Myślę, dokładnie nie wiem, jak to wyglądało. Tym bardziej, że ja trafiłem już na etap, kiedy były te zwane nowe ustawienia. I to sobie to też mnie, powód, dla którego mnie to szczególnie zainteresowało, to ta część zajęć w szkole, którą prowadził Bert Hellinger, było nazwane medialne
medialne ustawienia, więc pomyślałem sobie, wow. Okay. Czyli będą kamery. Będą kamery, bo już tak. Nauczysz się mówić tak ładnie do mikrofonu, tak, jak teraz tak, mówisz. Tak. Niekoniecznie śpiewając różowe. Ale to u widzę. Miałeś taką trochę potrzebę, jakby śpiewać to różowe u. No stary, do tego momentu dochodzi każdy z nas. Okej. Okay. Ty jeszcze możesz nie zrozumieć, jeszcze jesteś za młody. Ja widzę pozytywną przyszłość przed sobą. Znaczy, jak sobie patrzę, co ja jeszcze w życiu mogę osiągnąć. Tak myślę, że się nauczy śpiewać różowe U, to jest dla mnie coś absolutnie fascynującego. To znaczy, to śpiewanie różowego U samo w sobie nie jest jakimś czymś bitnym, ale to otwiera, to jest jakby portal, który przenosi cię w zupełnie inny wymiar. Dobra, żarty na bok. Więc medialne, a to się wzięło z tłumaczenia. Z tłumaczenia, w którym było, nie pamiętam jakie to było, od medium, w takim sensie to były ustawienia oparte o działanie ducha, duchowe, ciche duchowe ustawienia. I to są właśnie te ustawienia, które są teraz. Razem ze mną jest Paweł Sowa, który opowiada historię o tym, że w momencie, w którym poszukiwał, lepił garnki, ale to nam pominął, szukał, śpiewał różowe U, ale ma też inne historie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to bardzo was zachęcam do tego, aby je zadawać. Jeżeli pojawi się pytanie, zapala się tutaj czerwona lampka, która sygnalizuje, że jest on air. W związku z tym wtedy odpowiadamy na wasze pytania, więc jeżeli macie w dowolnym momencie chęć zadania pytania, bardzo proszę, zadawajcie je, będziemy też na nie odpowiadać. Przed przerwą doszliśmy do tego punktu, w którym zaczęliśmy się zastanawiać, czy też ja się zacząłem zastanawiać, jak wygląda praca. Znaczy, przychodzę z wyzwaniem, które chcę sobie przepracować, rozwiązać, znaleźć rozwiązanie. Już wiem, że prowadzący siada koło mnie i on wie. Wie, ale wie co? No, wie, jakie pytanie zadać, żeby mnie otworzyć. No nie, nie, może nie żeby otworzyć, ale wie, jakie pytanie zadać. W sumie jakoś tak się składa, że już jakiś czas temu zadałeś mi to pytanie, jak to praktycznie wygląda, ale zanim do tego dotrzemy, to pojawia się bardzo wiele takich istotnych kwestii. Na przykład to, o czym powiedziałeś, że klient siada i prowadzący już wie. I faktycznie pomyślałem sobie, ale kurczę, skąd ty wiesz, że prowadzący wie? No bo powiedziałeś. I co prowadzący wie? A to, co prowadzący wie, to wie, jaki jest następny krok. Czyli na przykład jakie jest pytanie, jaki ruch, jaki gest, albo jakie stwierdzenie. Coś, co jakby potrzebne jest w tym konkretnym momencie. Okej. Okay. Zanim zadam ci kolejne pytanie, mam pytanie od osoby oglądającej. Danuta nam zadaje pytanie. Kiedy można zapisać się na warsztaty w Warszawie i czy będą? O kurczę. Tak, będą warsztaty w Warszawie i nawet zupełnie niedawno uruchomiliśmy taki specjalny projekt dla osób z Warszawy, które są często zajęte, zapracowane i nie mają czasu na warsztaty weekendy. 20 lutego mamy taki krótki popołudniowy warsztat i w innych terminach w Warszawie też, a z tym, że teraz dokładnie nie wiem, więc jeżeli ktoś potrzebuje, to bardzo zapraszam do... Na którą stronę? Albo do www.pawelsowa.pl, tam jest kontakt mailowy, albo najszybciej jest po prostu przez mój profil na Facebooku. Okej. Okay. Profil na Facebooku, za chwilę będziemy też uzupełniać wszystkie dane w opisie, znajdziecie tam też, uzupełnimy o stronę do Pawła, więc Danuta, dziękuję ci bardzo za również dziękuję bardzo. Za pytanie. No dobra, wie jaki jest następny krok? Tak, tak, tak. Dobra, to ja mam pewnie ważne pytanie. Ty mówisz o warsztatach głębokiej zmiany, mówisz, że nie jesteś terapeutą. Ile czasu trwa twoja przygoda z pacjentem? Dobra, z klientem. W sensie... Jak długo trwa? Znaczy, jeżeli się to cię zapisze. No, ja mam jednakże doświadczenia jakby związane z terapią. Tak? Mm-hmm. Terapia to jest proces, tak, mm-hmm. który czasami się zamyka, nie wiem, w kilka miesięcy, czasami trwa kilka lat. Mm-hmm. Jak jest w relacji z tobą? W relacji ze mną dokładnie tak długo się spotykam, tak długo pracuję z klientem, jak potrzebuję i chcę tego klienta.
Nie jest to w żaden sposób określone. Są takie dość niezwykłe sytuacje, bo pamiętam kiedyś prowadziłem warsztaty we Wrocławiu i były takie dwie dziewczyny, które były chyba na 4 lub 5 warsztatach z kolei. No i ta osoba, która organizatorka z Wrocławia mówi, ty kurczę, ale czy nie wydaje się, że to jest za często, że właściwie to jest tak głęboka praca, że to może je w jakiś sposób naruszać. Ja wiem, może je naruszać, ale ja kimże ja jestem, żeby decydować. No i to było niezwykłe, bo to było jakieś 2 lata temu. I po tym tak, takim mocnym szocie, które sobie one zafundowały, życie i jednej, i drugiej się potężnie zmieniło. I najczęściej to jest tak, że jeżeli chodzi o pracę indywidualną, to pracuję w dwóch opcjach, mam takie sesje albo standard, albo VIP dłuższe. I z reguły to jest tak, że jeżeli ktoś potrzebuje, to jest albo taka doraźna. Jeden problem, jedna kwestia i ona jest rozwiązana. Ale jeden problem, jedna kwestia, jedna sesja? Tak, często tak bywa. Często tak bywa. Bo to jest też istotne jest to, że jakby ja nie zajmuję się takim typowym prowadzeniem w ramach tych sesji, prowadzeniem klienta przez życie. Mogę powiedzieć, że to co robię, to jest jakby pozwolenie mu zobaczenie. Pozwolenie mu, żeby zobaczył wiele spraw, których nie widział, nie chciał widzieć. I skonfrontowanie go z jego siłą, z tym, że on to może zrobić sam, bez wsparcia. Myślisz, że ludzie mogą przejść przez trudne rzeczy bez wsparcia? To znaczy, byli ludzie, którzy uciekli z Alcatraz. No dobra, okej, ale... Byli ludzie, którzy uciekli z Syberii przez wiele tysięcy kilometrów. Chociaż to jakieś tam wsparcie było. Natomiast myślę, że ze wsparciem jest łatwiej niż bez wsparcia, przy czym to wsparcie może bardzo różnie wyglądać, bo to może być wsparcie profesjonalne. Można skorzystać z pomocy kogoś, kto wie, jak przejść przez to, przez co ktoś przechodzi, a może to być wsparcie takie normalne, od przyjaciela, czy od kogoś z rodziny, które może polegać tylko na byciu z tym kimś, kto przechodzi przez trudne chwile. Okej. Okay. No, okej. Okay. Joanna, bardzo ci dziękuję za pytanie. Pytanie brzmi, jak definiujemy wsparcie? Dzięki, Joanna. Jesteśmy w tej rozmowie i ja czuję twoje wsparcie w tej rozmowie. Tak, myślę, że dokładnie to, co teraz się wydarzyło pomiędzy tobą a Joanną, to jest to, o co pytała Joanna. Czuję twoje wsparcie i to może wystarczyć. Ale nam odpowiedział. Wiesz, bo pytanie jest niezwykle obszerne. I w dużej mierze dotyczy tego, czy to wsparcie, o którym mówimy, to jest takie wsparcie serca, czy to jest wsparcie profesjonalne. Mhm. Profesjonaliści są z reguły szkoleni, uczeni tego, jak pomóc komuś przejść przez trudne chwile. I to wsparcie bywa czasem niezbędne, czasem trzeba z pomocy kogoś takiego skorzystać. Natomiast tym wsparciem, którego potrzebujemy wszyscy, i to niezależnie od tego, czy przechodzimy przez trudne chwile, czy nie, to wsparcie wyraża się w obecności drugiej osoby przy nas i kogoś innego. Okej. Okay. I teraz, dobra, to ja mam dość ważne pytanie. Na ile warsztaty twoje... No, to jest warsztat głębokiej zmiany. Ja często poruszam lub też przypominam historię z mojego pierwszego treningu interpersonalnego. Bardzo głębokiego, prowadzonego przez bardzo, bardzo, bardzo doświadczoną psychoterapeutkę, która moim zdaniem dzisiaj z perspektywy procesu poszła za głęboko,
Znaczy za głęboko z perspektywy potrzeby tej grupy, żebyśmy mieli świadomość, to był proces interpersonalny prowadzony w ramach grupy trenerów biznesu, w związku z tym myśmy tam byli w bardzo konkretnym celu, nauczyć się biznesu. Mieliśmy start szkoły trenerów biznesu, w związku z tym początkiem był trening interpersonalny. Problem polegał na tym, że jedna z uczestniczek się nam zdekompensowała, no mówiąc językiem psychologicznym, czyli się rozsypała. Znaczy doszła do takiego momentu jakby poszukiwania różnych wyzwań na swoim drodze rozwoju. Dostała trudne pytanie, pytanie, które dokładnie mogło brzmieć, czy jesteś osamotniona, czy też nie, czy też którego dnia zostałaś, się faktycznie rozsypała, w sensie jakby bardzo mocno się... No, ona dostała tego rodzaju pytanie od tej prowadzącej, tak? Z procesu grupowego akurat. Okay, znaczy jakby byliśmy w różnych jakby ćwiczeniach i nagle dostała takie pytanie i jakby się bardzo mocno rozsypała. Moim zdaniem patrząc jakby na wiele rzeczy, to później faktycznie bardzo mocno jakby wymagało mocnej interwencji. Zakończonej bardzo skutecznie, tak? Znaczy jakby z perspektywy procesu terapeutycznego, tak jakby udało się ją poskładać i myślę, że też dzisiaj działa fantastycznie. Mówię o innej rzeczy, mówię o rzeczy związanej z celowością, tak? Znaczy myśmy tam nie byli po to, tak, żeby tak głęboko wejść w proces, znaczy nie byliśmy tego świadomi, tak? Znaczy trochę kontraktując się tam, ty kontraktujesz to ładnie, bo ty kontraktujesz wejdź bardzo głęboko w warsztat głębokiej zmiany, tralalala. Trochę uprzedzasz ludzi, tak? Uważaj, jeżeli przychodzisz, to licz się na to, że skonfrontujesz się z czymś, czym możesz w pierwszej chwili nie chcieć się konfrontować. Tak? Czy ludzie mają tę świadomość, jak do ciebie przychodzą? To jest moje pytanie, tak? Czy dokładnie, czy to jest trochę tak, bo wiesz, jak to jest, tak? Znaczy, ja to zawsze będę mówił, to jest, jak organizujemy czasami dla klientów na przykład imprezy integracyjne, w ramach których mówimy, że będzie taka atrakcja, to jest przejazd z którymś z kierowców rajdowych po OS-ie, czyli powiedziesz sobie odcinek specjalny, najczęściej w lesie, wąską drogą. I my tam mówimy ludziom, słuchajcie, jak siądziesz na miejscu pilota, to naprawdę kierowca będzie zapierdalał. Tak? Oni mówią, tak, spoko. Nie ma osoby, która nie wysiada z tego samochodu blada, zielona i mówi, okej. Okay, nie myślałem, że to będzie aż tak. Znaczy jak lecisz wąską drogą 180 i ci się faktycznie tylko przeskakują drzewa obok, które przestajesz widzieć, to nie ma takiego twardziela, który siada pierwszy raz, żeby to wytrzymał. I to jest trochę mimo tego, że my mówimy, słuchaj, ten kierowca jest jednym z najlepszych polskich kierowców rajdowych, on cię naprawdę przewiezie mocno, wszyscy chojraczą, mówią spoko, dam radę, po czym wychodzą bladzi. No moje pytanie jest trochę, jakie jest u ciebie na warsztacie? Ludzie słyszą, słuchaj, to będzie głęboka zmiana, przychodzą po to, żeby poruszać się trochę pod powierzchnią i czy jest ten moment, kiedy mówią, o fuck, ale jest głęboko. Znowu temat jest dość delikatny i faktycznie jest tak, że warsztaty, które prowadzę, one często mogą takie robić wrażenie, że właśnie to jest, jak pięknie określiłeś, zapierdalanie krętą ścieżką przez las, gdzie nie widać drzew, obok których ludzie znają tylko zbieranie grzybów i są nieruchome. Więc myślę, że to może być. I tutaj jest też rola osoby, która prowadzi taki warsztat, żeby wyczuła, jak szybko można z tą osobą jechać. Są osoby, z którymi można 200 lecieć i one mają na tyle pojemność, na tyle wytrzymają, a są osoby, dla których 60 już będzie zbyt niebezpieczny. I to jest jakby część doświadczenia, czy część warsztatu profesjonalnego kogoś, kto to prowadzi. To jest jeden, natomiast często jest tak, i tutaj mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu, że ja raczej jestem z tych, co chojraczą, a właściwie byłem z tych, co chojraczą, dopóki nie poznałem ustawień. Okay. I podczas szkoły, czyli bo to był dwuletni okres nauki, tam było parę zjazdów. Parę zjazdów. Co półtorej, co dwa miesiące były zjazdy siedmiodniowe, więc intensywna praca na bardzo głębokim poziomie. Ja oczywiście zawsze się do ochotnika wyrywałem. Praktycznie cały czas byłem, że tak się wyrażę, w obrocie. I myślę, o kurczę, ale się dzieje. I nie wiem, to było gdzieś w połowie tej nauki, kiedy naprawdę zaczęło się dziać. I to nie tylko tak, że ja widziałem, że się dzieje, ale coś zaczęło się dziać ze mną w środku.
Wyglądało to tak, o tym zresztą mówiłem na swoim live'ie, że chyba przez tydzień miałem coś, co mogło wyglądać z zewnątrz jak regularna depresja. Mhm. Czyli będąc przez całe życie człowiekiem akcji, człowiekiem czynu, z przylepionym uśmiechem, hurra i do przodu, po prostu przez tydzień miałem bardzo konkretne odczucie takie, a nic się nie uda, wszystko jest do niczego. I sobie zdałem po tym tygodniu sprawę, że właśnie poprzez pracę dotarłem do takiej części siebie, o której nikomu nie chciałem powiedzieć i sami w ogóle nie chciałem zobaczyć, że to jest też część mnie. Natomiast to minęło. I dla mnie osobiście to doświadczenie dało taką informację, że wcale ja nie jestem taki, jak myślałem, że jestem gniotca, nie łamiotca i sobie poradzę ze wszystkim. Jest też taka część mnie, która jest słaba. I to jest taki specyficzny paradoks, że kiedy ja sobie zdaję sprawę, że wcale nie jestem tylko i wyłącznie twardy, mocny i w ogóle tak było powiedzenie, twardy jak Geroi. Geroi, no coś w tym rodzaju. Ale też jestem słaby, też się mogę po prostu zwyczajnie spękać, załamać. To paradoksalnie dało mi jakąś taką większą siłę, w której była otwartość na siebie. Jak nie musiałem się napinać i udawać, to tej siły się we mnie zrobiło więcej. Siły z takiego bycia kimś prawdziwym. Okej. Okay. A to nie jest tak, bo ty powiedziałeś, że ty trafiłeś do szkoły w momencie, w którym nałożyło się kilka doświadczeń, z którym nie byłeś sobie w stanie poradzić. Zresztą już właściwie kończyło ten etap. Wtedy już jakby sobie poradziłem z tymi doświadczeniami, natomiast ciągle jeszcze szukałem czegoś, co miałbym robić, w sensie, że co pozwoliłoby mi zarabiać pieniądze, jakby dawać światu coś, co mogę robić. Ile miałeś wtedy lat? A to było niedawno. To wtedy pamiętam, 40 chyba dwa. Okej. Okay. To nie był zwykły kryzys wieku średniego? Wiesz co, on dotyczy mnie, więc na pewno nie można użyć słowa, że był zwykły. Okej. Okay. Aż to nie był niezwykły, czyli twój kryzys wieku średniego. Bo to wiesz. Myślę, że tak, ale to wynika też z czegoś trochę innego. Mianowicie ten tak zwany kryzys wieku średniego można oczywiście rozpatrywać na różnych poziomach. Na poziomach fizjologicznych, że tam się zmienia gospodarka hormonalna, na poziomach psychologicznych i tak dalej. Ale na przykład takie wytłumaczenie od strony nieco duchowej wygląda w ten sposób, że w tej, mniej więcej w tym wieku, czyli około 40 lat, mężczyzna zaczyna naprawdę słyszeć głos swojej duszy, swój głos. Mhm. I różnie sobie z tym ludzie radzą. Większość mówi, guzik tam, głos mojej duszy, hajda i zabawa, czyli kabriolet, sygnet i tak dalej. No jest też taka część, która doświadcza kryzysu, a potem z niego wychodzi w taki sposób, który jest budujący, który jest jakby pójściem za wołaniem swojej duszy. Okej. Okay. Znaczy, pytam celowo, bo... Bo skończyłem 40 lat. Nie, bo wiesz co, to trochę jest tak, że jak obserwuję, tak ja skończyłem 40 lat, po prostu jak obserwuję pewnie swoich kolegów, przyjaciół, oprócz tego, że faktycznie ta część jakby kryzysu pod tytułem kabriolet i tak dalej pewnie mnie w mniejszym stopniu dotyczy, z bardzo prostego powodu, ja też jeździłem motocyklami, różne rzeczy, ja się śmieję, że większość tego typu zabawek mnie doszło. U ciebie kryzys wyglądał tak, że kupiłbyś sobie limuzynę. Albo poszedłbym w kierunku medytacji. Tak? Znaczy, poszedłbym do klasztoru Shaolin. Znaczy bym sobie zgadzam się z tym i mówię zupełnie jakby teraz trochę ze swojej perspektywy, że wydaje mi się, że w pewnym momencie jakby człowiek zadaje sobie to pytanie, tak, jak żyć, w takim rozumieniu, o co w tym życiu chodzi. Mhm. I jednym z elementów jest potrzeba doznań duchowych, poszukiwanie trochę, otwarcie się na inne bodźce, ale to nie jest tak, że to po prostu jest naturalna tendencja, która się pojawia również w takim modelu, bym powiedział, kultury moim zdaniem nieidealnej. Tak mówiąc o kulturze nieidealnej, ja mam drugą swoją teorię, którą bardzo często głoszę, że
ja uważam, że terapia powinna być obowiązkowa. Znaczy, że jakby, tak jak prawo jazdy jest obowiązkowe do tego, żeby jeździć samochodem, to ja uważam, że żeby wejść w dorosłość, powinieneś być, mieć obowiązek skończenia terapii. Mhm. Dla mnie dorosłość jest definiowana najczęściej posiadaniem rodziny i dzieci, tak po to, żeby trochę nie przenosić swoich rzeczy, jakby trochę nieprzepracowanych z relacji ze swoimi rodzicami, którzy też byli ułomni, bo też nie przyszli terapii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli zrobienie terapii sprawi, że znikną ludzie ułomni? Nie, myślę, że będą bardziej świadomi. Znaczy, ja wierzę, że jednak, że terapia ma, nie ma tego elementu, o którym ty mówisz. Znaczy, ja nie definiuję terapii w sposób, że ktoś cię naprawia. Okay. Ja definiuję terapię, że jednak, że terapia jest otwarciem. Tak? Znaczy, jest takim, jest takim lustrem. Jest takim... No wiesz, to ty jesteś psychologiem z wykształcenia. Nie, ale tylko z wykształcenia. Znaczy, ja akurat faktycznie jakby część kliniczna została mi jakby wycięta. A nie, to wiesz co, to... Ja się z tobą zgadzam, natomiast podawałem źródła niechęci mojej do nazywania siebie terapeutą. Ja nie, ale to możemy zostawić. Ja również mam bardzo dobre doświadczenie z terapią. Regularnie korzystam z pomocy osób, które się tym zajmują. Także jestem z tym jak najbardziej na teraz okej. Okay. Też nie uważam, że to jest naprawianie ludzi. Ale to jest kwestia nazwy. Ale wcześniej, bo mówiłeś o czymś wcześniej, mówiliśmy, że zaczęło się od tego wątku kryzysu wieku średniego i nie wiem, czy to było pytanie? Znaczy, trochę jest, moje pytanie jest o to, czy na pewno są potrzebne warsztaty głębokiej zmiany, a czy nie jest potrzebne lustro, nazwijmy to duchowe, czy też emocjonalne, czy też skonfrontowanie się trochę głębiej. Znaczy, ja po prostu wydaje mi się, że w pewnym momencie ludzie się otwierają i mówią, dobra, jestem gotowy przyjrzeć się głębiej. I czy to zawsze musi być zmiana? Bo mnie trochę niepokoi to słowo zmiana. Tak? Znaczy, czy to nie mogły być warsztaty głębszego poznania siebie? A dopiero jak się poznasz, zdefiniujesz sobie, czy chcesz coś zmienić, czy jesteś z tym absolutnie okej? Okay? Czy mógłbyś zapisać godzinę, którą teraz mamy? Bo właśnie po tym, co powiedziałeś, ja poczułem taki impuls, że podzielę się z tobą czymś, co jest dla mnie dokonaniem całego mojego życia, czyli zrozumieniem największej prawdy, jeżeli chodzi o terapię, coaching, zmiany jakiekolwiek. Wiesz, poznałem mnóstwo technik, mnóstwo szkół, sporo bardzo różnych podejść, począwszy od takich związanych z pracą z ciałem, przez umysł, przez duchowość. I zupełnie niedawno zdałem sobie sprawę, że jest jedna tajemnica, która obejmuje sukces w jakiejkolwiek dziedzinie, by to nie było. I właśnie zdecydowałem, że o tym powiem. 22:28. Super. To opisuje słowo, które zaczyna się na A. Drugie jest K. Akceptacja. Okej. Okay. No. No. Czyli odnosząc się do twojego pytania, czy to musi być zmiana, że niepokoi cię zmiana. Wiesz, zmiana jest niepokojąca sama w sobie. Natomiast punkt, do którego ta zmiana prowadzi, to jest akceptacja. I od niej się zaczyna zmiana. Ale akceptacja czego? Kogo? Której części siebie? Akceptacja, mówiąc ogólnie, twojej percepcji w konkretnie wybranym poziomie. Czyli mówiąc inaczej, jeżeli ktoś na przykład, kiedy szedłem tutaj do ciebie, gdyby ktoś na ulicy powiedział do mnie, ty na przykład, nie wiem, jakieś używa słów, żeby kogoś obrazić. Gościu w czerwonym sweterku, na przykład, by spojrzał na ciebie i powiedział... Proszę. Bez takiej. A ty byś powiedział, o nie, to nie jest czerwony sweterek. To nie wiem, czy mogę... Halama. Właśnie, to ta akceptacja, czy ja się zgadzam, żeby ktoś mnie tak traktował, czy nie. Więc mówimy o zgodzie na innym poziomie. Ale dałbyś mu w ryj, czy nie? No jeżeli chodzi o czerwony sweterek, no to
są pewne granice. Okej, czyli tego nie akceptujesz? Nie, absolutnie nie. No, ja to planuję. Na dzielni musi być jednak, że utrzymany pewien porządek. Wiesz, my i ziemale chodzimy w zielonych. Okej, dobra. I ludzie... Okej, jeżeli wracając do tej akceptacji, to jest prawdziwa zmiana, ta głęboka zmiana na najgłębszym poziomie bierze się stąd, że widzisz swoją sytuację, naprawdę widzisz. Nie z poziomu chcenia, chciałbyś i się uporczywie trzymasz tej wizji, która jest tak naprawdę tylko wizją, jakąś wirtualną rzeczywistością i pozwala nie widzieć rzeczywistości, więc odpuszczasz wizję, widzisz tą wirtualną, widzisz swoją rzeczywistość, to co jest. Bierzesz wdech i wydech, mówisz ok, zgadzam się. I w tym momencie następuje zmiana. Dopóki jest tak, że coś w tobie mówi, nie chcę. To można wykonywać tysiące ruchów, można ściskać pośladki, mantrować, afirmować, wizualizować, starać się jeść same korzonki, kiełki albo odwrotnie, sam smalec, bo są bardzo różne szkoły. I można przy użyciu bardzo dużej energii mieć chwilową, kosmetyczną zmianę na jakiś czas, przez jakiś czas. Natomiast jeżeli to jest zmiana oparta na wkurwie, to ona za jakiś czas jest powrót do punktu zero. I jakby z mojego takiego zawodowego punktu widzenia oraz z mojego doświadczenia to jest tak, że bardzo często ludzie, którzy wychodzą z domów rodzinnych i od tego właściwie zaczęliśmy, że nie wszyscy są szczęśliwi, będą dziećmi swoich rodziców. To jest tak naprawdę początek każdego z nas. Mama i tata. Od tego zaczęło się życie dosłownie każdego z nas, od połączenia tych dwóch komórek. I w momencie, kiedy ludzie wychodzą z domu rodzinnego z takim przekonaniem, nigdy więcej. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby być inny niż mój tata, inny niż moja mama, żeby moje dzieci widziały coś innego. I upływa jakiś czas, po czym okazuje się, że... Są tacy sami. Dokładnie. I to jest właśnie istota zmiany opartej na wkurwie, na buncie, na gniewie. No dobra. O, po raz pierwszy prowadzący zrezygnował ze swojego cwania szkolnego. Okej. Zamyślił się i powiedział, no dobra. Okej, no nie. Łagodnieje. Nie, bardziej chcę powiedzieć trochę, że na poziomie procesu i na poziomie tego, o czym mówisz, tak, to mówisz tak naprawdę o przemianie, jakkolwiek by ją nie nazywać. Czy terapeutycznej, czy bardziej właśnie świadomościowej. To w momencie, w którym powiedziałeś akceptacja, sobie pomyślałem, kurczę, u podstaw jakby wszystkie szkoły tak naprawdę rozwojowe, rozwoju głębokiego, są oparte o tym, że jakby fundamentem jest akceptacja. Absolutnie tak. To dlaczego was nie lubią? Wiem oddech. Ale wiesz co, to... To jest pytanie, znaczy... Prosiłbym, żeby z tej... tą generalizację doszczegółowić. Dlaczego terapeuci was nie lubią? Psychoterapeuci? Dlaczego, nie wiem, niemieckie towarzystwo psychoterapeutyczne was jakby... Chciałbym się dowiedzieć, gdzie mieszkają ci terapeuci, o których mówisz. Oczywiście żartuję. Niemieckie towarzystwo psychoterapeutyczne. Znowu nie wiem, jak to wygląda, ponieważ w momencie, kiedy Bert Hellinger jak gdyby ujawnił, czy pokazał to nowe podejście, to już była wielka sprawa. Ustawienia to już były wielką sprawą, Bert był wielką postacią i moment, w którym to powiedział, jakiś czas temu o tym powiedziałem, że to był, między innymi powiedział o tym, że ludzie nie mają prawa oceniać. I to powiedzmy, można powiedzieć bezkarnie w południowej Kalifornii, wiesz, don't judge anyone, żeby nikogo nie oceniać, nie, wiesz, love, peace i tak dalej. I pewnie w wielu miejscach świata też to można powiedzieć, ale nie w Niemczech, bo w Niemczech Niemcy żyją cały czas, znowu w moim odczuciu, z takim poczuciem, że to my jesteśmy ci źli Niemcy. Nie wiem, czy to jest prawda. Kiedyś byłem w Berlinie i tam jest taka duża wieża telewizyjna, ze znajomą, która mieszka w Berlinie i mówi, kurczę, czemu to takie niskie budynki są? A ona mówi, słuchaj, bo to jest jakieś takie, nie wiem, czy to jest prawo, czy to jest niepisane, żeby nie stawiać wyższego budynku niż sąsiad. Tak jest głęboko ten zakorzeniony lęk przed czymś, co można nazwać butą.
Ale wracając do tego, o czym mówiłem, czyli że można bezkarnie powiedzieć w wielu miejscach, ale w Niemczech, kiedy powiesz, że nie można oceniać, no to automatycznie nie możesz potępiać naszej przeszłości niemieckiej. Mhm. I wtedy myślę, że to, nie wiem, czy to motywacją było tego, że Bert Hellinger jest taki, jaki jest i po prostu, no, mówiąc językiem młodzieżowym, on po prostu nie pęka. Mhm. Napisał wiersz do Adolfa Hitlera. I ja czytałem ten wiersz, niespecjalnie się znam na jakichś tak, aspektach literackich, to był wiersz, który mówił o tym, że ty jesteś człowiekiem takim jak ja. Miałeś, mhm, miałeś swoją matkę, swojego ojca i ja ciebie nie oceniam, miałeś swój los, który ciebie prowadził. Ja ciebie nie oceniam, ani nie żałuję. No, ale samo ujęcie w ten sposób było bardzo, bardzo źle przyjęte i generalnie ja mam wrażenie, że od tamtego momentu zaczął się czarny PR w Niemczech. I ponieważ zaczął się czarny PR, to już zaczęła się nagonka medialna i cała inna, czego efektem myślę, że były różne ruchy w zakresie towarzystw tamtejszych psychoterapeutycznych. Z tym, że nie jestem pewien, jak to wygląda faktycznie, bo gdzieś słyszałem, że już zaczynają być ustawienia traktowane na równi z innymi terapiami przez niemiecki, ichniejszy NFZ. Także co do tego nie mam bieżących informacji. Okay. Jak powiedziałeś o takim elemencie związanym z nieocenianiem i tak dalej, to mi gdzieś tam z tyłu głowy zaczęły się pojawiać pierwsze prace Freuda. Między innymi taka jego pewnie słynna książka Kultura jako źródło cierpień, gdzie on faktycznie jakby pokazuje bardzo mocno, że jednym z dużych problemów naszych wyzwań, nazywając je wprost zaburzeniami, jest faktycznie bardzo mocne uleganie wpływowi, tak trzeba, tak się powinno, takiemu kulturowemu, takich ram. Mhm. Jak jest u was? To znaczy, kurczę, niezwykle, że Freud to powiedział. No, generalnie kultura jest narzędziem takie, w pewnym sensie jak każde inne, które służy do utrzymania plemienia w kupie. Mhm. Czyli my mamy kulturę, która jest właściwa, ichniejsza kultura jest niewłaściwa. Mhm. Poglądy polityczne i cała reszta też. I u was. U nas, u mnie, nie wiem jak jest u innych, swoją drogą też... A to jest ciekawe. Jest jakiś kodeks pracy ludzi pracujących według ustawień, nie chcę powiedzieć terapeutów pracujących według ustawień, bo ty nie mówisz, że jesteś terapeutą, ale jakby osób prowadzących. Właśnie to jest absolutna freestyla. To jest absolutnie wolna amerykanka i to jest jedna z rzeczy, która mnie urzekła, ponieważ osoba, której wiele lat temu, w Polsce też się rozdarzyło to, co się zdarzyło w Niemczech, czyli było towarzystwo psychoterapeutyczne i dużo psychoterapeutów wygromadzonych wokół Berta, którzy się od niego odwrócili w momencie, kiedy zmienił przekaz. I on powiedział o sobie jednej z Polski, że chce, żeby ona się zajmowała, reprezentowała jego tutaj w Polsce. I ta osoba do mnie to mówiła. I powiedział jej tak, zrób to wszystko, tam opowiedział, czego potrzebuje. I dodał na koniec i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. To ma być dostępne dla każdego. Co mnie absolutnie urzekło, bo do tej pory to wszystko było takie dość hermetyczne. Mhm. Mianowicie my psychoterapeuci, albo my tylko psychoterapeuci z tego miasta, albo tylko o takim podejściu. Aktualnie jest tak, że to jest absolutnie freestyle, czyli na przykład ja się pojawiłem w ustawieniach zupełnie od czapy, można powiedzieć, z dziedziny rozwoju, takiej opartej na biznes, na sukces. Kiedy ja uczyłem się, to były osoby, które pracowały zawodowo jako wróżki, były osoby, które pracowały jako agenci ubezpieczeniowi. No, po prostu absolutnie dla wszystkich. To jest coś, co mnie urzekło. Natomiast nie istnieje coś takiego jak kodeks. A macie jakąś certyfikację? Nie, macie nie wiem, pasy, macie belki? Też. Ty masz na przykład czwartego Dana. Ale właśnie od tego zacząłem. Ja również, ja też mam umiarkowane zamiłowanie do jakiegoś takiego licytowania się, kto jest bardziej hellingerowski. Na przykład mógłbyś, nie wiem, tam
senior masterem Hellingera. Boże, przepraszam, bo nie wie, co mówi. Piąty level. No więc... Ze specjalizacją deep change. Słuchaj, moim zdaniem byłoby to fajne. Wiesz co, brzmi trochę za mało poważnie. Very deep change. O, to już lepiej. Ewentualnie... Deepest transformation. Deepest ever. Transformation. Tak, deepest ever. Mianowicie przez parę pierwszych lat to, co robiłem, tytułowałem warsztat ustawień systemowych lub ustawień według Berta Hellingera. Natomiast przestałem to robić, ponieważ po pierwsze zauważyłem, że to, co robię, nie jest de facto czysto hellingerowskie, ponieważ ja w swojej pracy, kiedy pracuję z klientem, używam wszystkiego, co znam. Czyli czasami to jest jedna uwaga, która jest prostym przeramowaniem, reframingiem wziętym z NLP. Czasami to jest na przykład spojrzenie na kogoś. Niedawno miałem taką sesję. One są naprawdę zupełnie odjechane. Ja o tym nikomu nie mówię, bo to są tak odjechane rzeczy, że praktycznie... ale tobie powiem. Ponieważ wiem, że nikomu nie powtórzysz. Kilku osobom, które nas słuchają, ale one obiecują, że nikomu nie powtórzą i nie udostępnią tego, jak ty to powiesz teraz. Okej, to także powiem teraz proszę coś, powiem coś, po czym proszę absolutnie nie udostępniać tego life'a dalej. I to jest, to też trochę wraca do tego, o czym mówiliśmy wiele, wiele wcześniej, mianowicie o tym, że ktoś, kto prowadzi taką sesję, to wie. I czasami to są rzeczy absolutnie z czapy. Rzeczą absolutnie nie wiadomo skąd, bo była sytuacja na warsztacie, kiedy przyszła kobieta i zaczęła mówić, że całe życie ma pod górkę, nie może się znaleźć, różne rzeczy nie wychodzą w życiu, a ja patrzę na nią. Ja jakby podkreślała to, że nie zna swojej tożsamości. A ja patrzę na nią i zupełnie tego nie wiedząc, nawet nie wiem skąd to do mnie przyszło, mówię to, słuchaj, ale to jest, dla mnie to jest oczywiste. Ty jesteś po prostu czarownicą spaloną na stosie i masz w sobie takie coś, co było w czasach, w których żyłaś wyrokiem śmierci. Dlatego nie możesz poznać tego, kim jesteś, bo to jest dla ciebie groźne. Ale teraz już wiesz, tylko nie musisz o tym nikomu mówić. To, co powiedziałem, ja kiedy usłyszałem słowa, które powiedziałem, myślę sobie, o kurczę. Natomiast kiedy to powiedziałem i zobaczyłem, co się z nią stało. Nareszcie. I potem miałem z nią kontakt i to na nią tak podziałało. Więc trudno mi powiedzieć, że to, co ja robię, to są de facto stricte ustawienia hellingerowskie, dlatego nazywam to ogólnie warsztatem, czy w ogóle procesem głębokiej zmiany. Podoba mi się twój wzrok. Bo teraz czas na muzykę. Z tą czarownicą też trochę pojechał, ale okej. Okay. Marcin napisał fuck. Okej. Okay. Dziękuję ci, Marcin, za to zdanie, bo ja chciałem powiedzieć o kurwa, ale dobra. Rafał Żak, mój serdeczny przyjaciel, współprowadzący jednego programu, mówi, cytuję, a może niechęć środowiska terapeutów powodowana jest niewielką ilością, łamane brakiem badań pokazujących efektywność metody. Tak, to jak już ci mówiłem. Myślę, że to jest racja. I to jest metoda, która podobnie jak NLP. To Rafał napisał? Tak. Czyli nas słucha? Tak. Pozdrawiamy. Bo Rafał słucha inteligentnych ludzi. Okej. To jest metoda, która nie ma naukowych badań. Pojawił się taki człowiek, nie pamiętam, który to był z takich popularyzatorów Berta. I on chciał to jakoś zbadać takimi zunifikowanymi badaniami. Ni cholery to nie wychodziło. Bo to jest metoda, która się po prostu nie poddaje takim typowym badaniom. Po prostu. To nie jest... I myślę, że to również to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego to nie wzbudza entuzjazmu wielu grup zawodowych, to jest metoda, która nie jest adresowana wprost w swoim tak jakby założeniu do tego najczęściej używanego urządzenia kognitywnego, czyli do umysłu, do rozumienia spraw. To ustawienie nie służą do rozumienia spraw. Okej. Okay. Do czego służą? No właśnie. Znaczy,
interwencja pod tytułem pogrzebanie w emocjach, otwarcie osoby na emocje, z definicji działa. To jest pytanie? Nie, to jest stwierdzenie. Ale jak działa? No właśnie. I teraz to jest moje pytanie trochę, tak? Znaczy, czy to jest tak, że twoim zdaniem jest to efekt placebo? Czy twoim na ciebie zadziałało fantastycznie, bo byłeś gotowy? Tak, bo... Ale co jest... No twoja metoda, tak? Znaczy... Nie moja metoda. Dobra, Berta. Pana, właściwie mówimy o nim Bert czy pan Bert? Raczej Bert, ale to też trudno powiedzieć, bo Bert jest twórcą, on to uruchomił, natomiast metoda to już jest wypadkowa bardzo wielu. Do mnie najbardziej pasuje to porównanie z Linuxem, z tym systemem operacyjnym, do którego każdy może dołożyć coś swojego. Okej, to skąd ty w ogóle wiesz, że twoja przemiana była przemianą opartą o Berta, a nie o coś, co jest na przykład z nurtu terapeutycznego, czystego? Tylko, że ktoś go wykorzystał w ramach spotkania z tobą, warsztatu, ustawień. Bo mówi, że nie mam jednoznacznej metody. Wiesz, bo to jest moje pytanie. Tak? Znaczy, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że po prostu być może trafiłeś na gościa, który poprowadził... Kobieta, to była kobieta. Na kobietę, która poprowadziła po prostu ten proces terapeutyczny, ustrukturyzowany w jakiejś metodzie. Nie chcę mówić w której, ale w jakimś nurcie. I on na ciebie dobrze zadziałał, ale ponieważ nazywało się to metoda Berta, która, jak sam mówisz, nie do końca jest ustrukturyzowana. Właśnie jest. A metoda jest. Berta jest. O to właśnie chodzi, że ona ma struktury. Wiadomo, co z czego wynika. Jest bardzo wyraźny opis. Są w niej bardzo precyzyjnie opisane mechanizmy zależności i tak dalej. Ono właśnie jest. A, okej. Okay. To gdzie jest ta dowolność, ten freestyle? Freestyle dotyczy mojej pracy. Mojej osobistej pracy. Że ja w swojej pracy jako główny metod używam właśnie pracy systemowej, tej energetycznej, rodzinnej, ale do tego dodaję wszystko, co umiem z innych dziedzin. A, okej. Okay. Czyli to jest tak, że ty korzystasz z różnych dziedzin, ale akurat w tej metodzie, czyli jeżeli widzisz, że ta metoda ma zastosowanie, to po nią sięgasz? A jeżeli pojawia się coś innego i masz przekonanie, że inne coś będzie bardziej skuteczne, sięgasz do czegoś innego? Dokładnie tak. Wychodzę, bo jak... I kiedy pracuję, to pracuję z człowiekiem, nie pracuję metodą. Czyli moja praca z człowiekiem polega na tym, że patrzę na człowieka i oddaję się temu, co przychodzi. Nie, można nazwać to intuicją, szczytywaniem z pola morfogenetycznego w dowolny sposób. Ja doświadczam tak, że coś do mnie przychodzi. I wiem, na przykład znamy, wiem, jaki ma być kolejny krok. Skąd wiesz? Przepraszam, to jest ten trudny moment, że moja żartobliwa podświadomość odpowiada, no jak to skąd? Dostaję SMS z kątowni. Okej. Okay. Dobra. Znaczy, wiesz co? Mówiąc, wiesz co? Nie boisz się? Koniec mojej szkoły, Poznań. Kończymy zajęcia i pada pomysł, żeby wszyscy... Musisz mówić bardziej do mikrofonu. Okej. Koniec. Jedno z ostatnich zjazdów mojej szkoły. I po zajęciach umawiamy się chyba w 12 osób, które były wtedy w szkole. Osób, które chciały już pracować tą metodą. Słuchajcie, to zrobimy sobie takie spotkanie i będziemy tam pracować razem, ustawiać siebie nawzajem. Więc można sobie... No, był to naprawdę koszmar. 12 ludzi, którzy nie umieją tego robić, ale każdy ma przeświadczenie, że jest absolutnie najmądrzejszy na świecie. A wiadomo, że przecież ja byłem najmądrzejszy, tylko że 11 innych było mądrzejsze ode mnie. I pamiętam taki moment, zrobiła się dość taka, kurczę, no atmosfera jak do pracy. Taka poważna, skupiona. I pamiętam dokładnie, że miałem zająć miejsce, pomyślałem sobie, Jezu, przecież ja w takim stanie umysłu nic nie wymyślę. Nic sensownego nie wymyślę. I zaraz potem po raz pierwszy przyszedł do mnie w ten sposób, który później przychodzi do mnie do pracy, taki głos, ale zaraz, hola, sowa, ty nie masz tu nic do roboty. W takim sensie, że siadam jakby i oddaję się prowadzeniu temu, co przychodzi. I to bywa nazywane, różnie nazywane, to czytanie, szczytywanie z pola morfogenetycznego lub dowolny inny sposób.
Okej. Okay. I teraz dochodzimy do pewnie takiego elementu, który mnie jednakże trochę ciekawi. Mhm. A mianowicie powiedziałeś, że było nas tam 12. Mhm. Jest jakiś taki optymalna wielkość grupy, w której jakby metoda najlepiej działa? Zupełnie nie. Zupełnie nie. Ale chcesz powiedzieć mi, że nie wiem, jak było 100 osób, to da się to zrobić? Oczywiście. Warsztaty, pierwsze warsztaty, te, o których mówiłem, które prowadził Bert, to były warsztaty, w których brało udział około 200 osób. Okej. Okay. Sam prowadziłem zajęcia, w których maksymalnie było 30 albo 40 osób. A jednocześnie według tej samej metody prowadzisz sesje indywidualne. Mhm. Dobra. Moja potrzeba struktury tego nie ogarnia jednak trochę. Wiesz co, może to jest tak, że mamy inne potrzeby struktury. I jak gdyby moją główną motywacją jest takie, wiesz, odczucie, intuicja. Mnie to dużo bardziej wystarczy niż struktura. Okej. Okay. No dobra. Nie boisz się tego? Znaczy w takim sensie, bo ja ci opowiem wprost. Znaczy tam widziałeś, bo szedłeś sobie, mogę powiedzieć, że palisz i nie wstydzisz się tego? Bo już powiedziałem. Więc szedłeś sobie zapalić na balkon, minąłeś gabinet, w tym gabinecie są książki, ale oprócz tego tam są faktycznie kanapy, na których ja, ponieważ no, mam przyjemność prowadzić również Instytut Psychologii i Sportu, więc raz na jakiś czas spotykam się z zawodnikami. Mam bardzo, bardzo, bardzo prostą zasadę. Mhm. Tak? Pracuję z zawodnikami w nurcie psychologii sportu, którą definiuję jako psychologia zdrowia, co w praktyce oznacza, unikam jak ognia jakichkolwiek elementów, które uważam, że są terapeutyczne. Mhm. Koncentruję się tylko i wyłącznie na jednej rzeczy, czyli na pracy tu i teraz i na pracy na przyszłości. Jeżeli dochodzę do momentu, czasem do niego dochodzę, tak, że mam blokadę u zawodnika, znaczy mam świadomość lub też nabywam takiego przypuszczenia, że może być gdzieś potrzebna interwencja terapeutyczna, odsyłam. Tak? Znaczy po prostu daję wizytówkę, mówię, słuchaj, nie wiem, laboratorium psychoedukacji, które jest za rogiem, proszę bardzo, zadzwoń do pani Ewy, umów się, ona cię skieruje jakby dalej, przepracujesz, wróć. Tak, znaczy jak sobie możemy pracować równolegle nawet, tak, znaczy z reguły wiedzą i tak dalej. Z jednego prostego powodu mam cały czas poczucie tego, że po prostu oprócz tego, że się na tym nie znam, tak, to otwarcie człowieka w takim rozumieniu głębokich problemów jest bardzo dużą odpowiedzialnością. Mhm. Nie masz takich lęków? Wiesz co, tutaj też nawiązałbym do tego, o czym powiedziałeś, bo to trochę też kojarzy mi się z tym, z twoją wcześniejszą historią, że kiedy byliście na spotkaniu trenerów biznesu, tam był jakiś hardkorowy proces. W dużej mierze to zależy od tego, jaka jest potrzeba klienta. Ja miałam cały czas klientów z biznesu, którzy mają konkretne rzeczy, konkretne cele, które chcą zrobić biznesowo. Więc moje podejście też jest takie, że rzeczy powinny być tak łatwe, jak tylko to możliwe. Czyli inaczej mówiąc, żeby uzyskiwać efekt jak najmniejszym nakładem energii, siły, środków. Pytanie było o odpowiedzialność. To jest duża odpowiedzialność i w tej pracy szczególnie dla mnie bezpieczeństwo klienta jest najważniejsze. Być może to sprawia, że niektórych obszarów nie tykam. Okej. Okay. To jest trochę moje pytanie. Masz taki obszar, w którym masz poczucie, że coś się może wydarzyć i nie dotykasz? Ale to nie dotyczy konkretnego obszaru, to dotyczy pracy z konkretnym klientem i po prostu widzę, że w tym momencie to byłoby za dużo, nie byłoby dla niego dobre, ewentualnie dla mnie. Ja nie mógłbym go przez to bezpiecznie przeprowadzić. Okej. Okay. I to jest pewnie dobre pytanie. Czy w którym momencie dbasz o siebie? Ty powiedziałeś, że to jest praca na energii.
Praca na energii ma to do siebie, że z reguły te osoby, które są takie jak ty, mówią, że to czasami bywa obciążające. Tak, to jest właśnie bardzo dobre pytanie. Ono brzmi jak? Kiedy dbam o siebie? Znaczy, w jaki sposób dbasz też o siebie? Bo z jednej strony jest dbałość o klienta, z drugiej strony jest dbałość jednakże o twój. Wiesz co, to jest nawet nie przypuszczasz, Wojtku, jak mądre pytanie mi zadałeś. Uwierz mi, przypuszczam. A jak już mi to powiedziałeś, to trochę tak, wiesz, jeszcze jestem bardziej przekonany, że chyba je powtórzę. Jeszcze raz, jak brzmiało to pytanie? Jak dbasz o swoją energię? Właśnie zupełnie niedawno, nawet nie jestem pewien, czy to nie było dzisiaj, zadałem sobie to pytanie, ponieważ tą sobotę był warsztat w Dublinie i to było dość mocne, dość trudne. I myślałem, że o kurczę, tak sobie przejdę, ale dzisiaj poczułem, że to jednak nie jest takie proste. I jak śpiewali Beatlesi with a little help of my friend, okay. Zdałem sobie sprawę, że to nie jest takie proste i myślę, że od dzisiaj, to jest kolejna data, kolejna cyfra, którą możemy zapisać, zaczynam świadomie dbać o siebie w postaci takiej, żeby na przykład skierować pytanie, czego teraz potrzebuję i dać sobie to, czego potrzebuję, zamiast pędzić. Okej. Okay. Jeżeli macie jakieś pytania, to jest moment. Joanna mówi, że to nie musi być obciążające, natomiast to jest dobre pytanie. Dziękuję bardzo. Widzisz, Joanna najpierw mi dała wsparcie, a teraz jeszcze mnie chwali dodatkowo. A jestem tak skonstruowany, ja nie wiem, czy się chwaliłem już tym, że moja struktura temperamentalno-osobowościowa jest tak przygotowana, że jestem gotowy przyjąć dowolną ilość pochwał. Nie wiem, czy spotykasz takich ludzi. Kiedyś słyszałem takie pojęcie, że nie jestem w tym jakoś szczególnie dobry. Słyszałem takie pojęcie jak osobowość narcystyczna, ale to chyba nie to. To jest nie to. To jest po prostu osobowość gotowa na przyjęcie dowolnej ilości pochwał. Myślę, że podoba mi się ta diagnoza. W związku z czym, jeżeli ktoś chciałby napisać na przykład o obu chwale, to ja przyjmę twoją też. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Widzę, że poważnie podchodzisz do roli hosta. Nie, zupełnie poważnie. Bardzo ci dziękuję, bo to jest... Osoby piszą, że to jest dobra rozmowa, a ja lubię, jak ludzie piszą, że to jest dobra rozmowa. Mam w dużej mierze przekonanie, że jakość tej rozmowy jest faktycznie jakością twoją. W sensie, że jakby wniosłeś tutaj dużo jakości. Myślę sobie, że też... Szkoda, że nie mogę powiedzieć, jak w końcu wyglądają te ustawienia, ale trudno. A możesz? Mam jeszcze czas, bo mamy. Myślę, że jest strasznie późno. Nie jest. Wydaje ci się, zaakceptuj to. Widzisz, uczę się. Okay. Zaakceptuj się, że jest taka godzina, jaka jest. Właśnie to jest... Ta akceptacja polega na tym, żeby rozpoznać rzeczywistość, która jest prawdziwą rzeczywistością, czyli jest godzina 23. Niemalże. Czyli rozpoznaję rzeczywistość i zadaję sobie pytanie, co w takim razie, jeżeli rzeczywistość tak wygląda, co ja mogę z tym zrobić? I ja sięgam w głąb siebie i myślę, tak, mogę odpowiedzieć na twoje pytanie. Przepraszam. Jak wyglądają ustawienia? Tak? No. Więc ustawienia i tutaj też skąd się wzięła nazwa. To wygląda w ten sposób, że siada klient i prowadzący na podstawie wywiadu lub bez tego wywiadu, jeżeli chodzi o nową formę ustawień, prosi osobę, która jest uczestnikiem, o to, żeby reprezentowała kogoś z systemu rodzinnego, najczęściej klienta. Prosi jego samego, prosi jego mamę, jego tatę, brata, kogokolwiek. I wtedy ten ktoś, kto jest tutaj, jest klientem, widzi na przykład swoje zachowanie względem kogoś.
I to ma wiele, wiele ciekawych aspektów. Pierwszy z nimi jest to, że w takiej normalnej pracy terapeutycznej czy pracy z coachem ludzie po prostu ściemniają. I to nawet nie dlatego, że chcą ściemniać, tylko dlatego, że ich jak gdyby percepcja samych siebie jest już z definicji nieprawdziwa. Mhm. Wierzą w to, jacy sami chcieliby być. Nie w to, jacy są naprawdę. Mhm. No może nie. Może nie tak, ale ja na pewno nie. A ja myślę, że to... Znaczy, jak patrzę na doświadczenia terapeutyczne, to myślę, że to nie do końca tak jest. Mhm. Znaczy, myślę, że znowu, okej, okay, pewnie dochodzimy do momentu jakości terapeuty, jakości procesu. Tak? I myślę sobie, że jednak, że rola terapeuty jest ważna. Znaczy, bardzo ważna. Znaczy, czy prowadzącego. Myślę sobie, że dokładnie jakby w każdej metodzie terapeutycznej pewnie jednak, że są ludzie, którzy sobie lepiej radzą ze ściemnianiem swojego klienta, tak, i jakby pomagają mu dotrzeć do, dotrzeć do siebie, pokazać miękki brzuch, odsłonić się, a później to przepracować. No i tyle, tak? A nie jest tak, że jakby mocną stroną waszą jest połączenie metod projekcyjnych i to takich projekcyjnych, bardzo mocnych, w sensie, że nie tylko korzystamy z normalnych metod, tylko takiego naprawdę jakby odwzorowywania i jakby wchodzenia w tą, no, nie chcę powiedzieć, że rzeczywistą, tylko nazywaną interakcję. Straszne, wiesz co, po tym pytaniu, które było bardzo mądre, myślę, że strasznie mocno się czułeś w roli i teraz mi zadałeś pytanie tak mądre, że go nie rozumiem. Jakby wrócimy do niego, jeżeli pozwolisz, natomiast ja... Przyjąłeś pochwałę? Tak, zakamuflowaną. Okej, wracając do tego, wiesz, no faktycznie terapeuci sobie różnie radzą z tymi opowieściami klienta, natomiast tutaj jest jeszcze inna sytuacja, w której klient widzi swoje zachowanie sam. Mhm. I mało tego, nie słyszy tego od terapeuty, czy kogokolwiek, wobec którego może stosować dowolną projekcję. Może projektować na niego osoby taty, brata, mamy lub... Tutaj widzi kogoś, kto jest zupełnie niezaangażowany. I widzi, że ten ktoś demonstruje zachowanie, które jest jego zachowaniem, ale jest zachowaniem, które go on wcześniej w sobie nie dostrzegał. Tadam, rozumiałeś? Nie zrozumiałeś, tak? I co z tym dalej robicie? Proszę, powiedzieliśmy dwa komplementy na temat inteligencji i wszystko rozumiem. I co dalej z tym robicie? Dalej się robi samo. W sensie takim, że ustawienia, czyli pojawia się jedna osoba, druga, trzecia. Okej, okay, ale to są ustawienia po to, żeby zdefiniować, czy są ustawienia po to, żeby naprawić? Ani jedno, ani drugie słowo mi nie do końca odpowiada. Na pewno nie naprawić. Czyli to nie jest tak, że później masz przeformułowanie relacji i się okazuje, że teraz byłeś w takiej relacji, kiedy siedzieliście ze sobą, nie wiem, upraszczając to w takiej formie i to były takie reprezentowanie. Wyobraź sobie, jakie chciałbyś zachowania, żeby były takie bardziej dla ciebie akceptowalne, których byś się poczuł lepiej i usiądźcie inaczej. I siadasz inaczej, mówisz, teraz będzie wszystko super. Myślę, że trochę tak wyglądało w tych pierwotnych ustawieniach, które były jakby potrzebne do tego, żeby to wyglądało tak, jak jest teraz. I znowu z konieczności upraszczając, to jest... Czyli już tak nie ma? No nie, ja tak nie robię, ani nie bardzo wiem, żeby ktoś tak robił. Natomiast to, co się dzieje, to jest tak, że każdy z nas ma, upraszczając, dwie części. Jedna część to jest ta, której jest świadomy, druga część to jest ta, której nie jest świadomy. I ciekawsza, w sensie, że zarządzająca życiem człowieka jest ta część, której nie jest świadomy. Jak to powiedział, i co też jest powiedzenie, które, kurczę, jak to się dzieje, że zawsze trafiam do tego cytatu Carl Gustav Jung, dopóki nie uczynisz swojej nieświadomości świadomą, będzie ona rządzić twoim życiem, a ty będziesz to nazwał swoim przeznaczeniem. Więc to, co się dzieje na ustawieniu, czyli ktoś na przykład widzi swoją relację wobec mamy, taty, brata, szefa i widzi w tym, co się dzieje na ustawieniu, coś, co u niego było w sferze nieświadomej. On tego wcześniej nie wiedział, nie widział.
widzi to i to sprawia, że część, która była u niego w tej sferze nieświadomej, nagle staje się świadoma. Mhm. No, to sprawia, że ludzie są więksi, mądrzejsi, bardziej świadomi. Chociaż często to prowadzi przez trudny moment, bo, mhm. bo z reguły, jeżeli coś jest w tej części nieświadomej, to jest tam z jakiegoś powodu. Na przykład mhm. Z takiego powodu, że nie chcemy tego zobaczyć. I wolimy, bo na przykład są ludzie, którzy wolą całe życie być, żyć w konwencji bycia ofiarą i się mścić na tym złym kimś tam, mhm. a w momencie, kiedy widzą, że prawda jest zupełnie inna, to jest niewygodne, bo wymusza zmianę pozycji. Czy twoim zdaniem, już teraz jakby wracając do rezultatów, które można u ciebie osiągnąć, ludzie zyskują szczęście? Spokój? Myślę generalnie, że szczęście jako takie jest trochę przereklamowane. I takie mainstreamowe dążenie do szczęścia, to z mojego punktu widzenia to takie wyimaginowane dążenie do szczęścia, to jest coś, co napędza współczesny świat konsumpcji, w którym generalnie ludzie tak całościowo, tutaj się odważę na pewne socjologiczne spostrzeżenie, ludzie są wkurwieni. Permanentnie są niezadowoleni, sfrustrowani i co jakiś czas się pojawia, kup to auto, będziesz miał naprawdę cool, kup te dżinsy, kup to, kup tamto i to się tak kręci. No bo to jest zaburzenie jakby szczęścia. Tak i większość tych komunikatów takich marketingowych opiera się, kup to, będziesz szczęśliwy. Natomiast... Ale prawdziwe szczęście to nie potrzebuj tego, żeby być szczęśliwym. No. I czy takie szczęście można uzyskać? To znaczy ten moment, w którym sobie uświadamiasz, że myślisz... Nie potrzebujesz niczego. Cholera. Może nie niczego. Tramwaj ale... też jest okej, no. Tramwaj, stary, żeby jechać tramwajem, to i tak trzeba należeć do szczęśliwszej części populacji. Więc szczęście jak gdyby jest takim... Nie, bo to jest wizja. Szczęście jest naturalnym elementem cyklu w życiu, jak wszystko. Są pory roku, pory dnia i również ludzie są szczęśliwi, neutralni, nieszczęśliwi i tak dalej. I to jest po prostu naturalne, zwyczajne. Natomiast to, co dają ustawienia, to dają coś, co jest trochę głębiej, trochę, nie wiem, czy wyżej, czy niżej. Ale to jest takie poczucie, że cokolwiek się w twoim życiu wydarza, czy to jest chwilowo trudne doświadczenie, bo ktoś na przykład powiedział, ej, ty gościu w czerwonym sweterku. Albo szef nie dostał podwyżki, albo ktoś stracił pracę, cokolwiek. Więc jeżeli to daje chwilową frustrację, lub odwrotnie, ktoś powiedział, ale masz zajebisty zielony sweterek i dostałeś podwyżkę. Ktoś cię pochwalił, słuchaj. Fajne pytanie albo genialna odpowiedź. Tak. To niezależnie od tego, czy to jest ten góra, czy dół, to czujesz, że cokolwiek się wydarza w twoim życiu jest właściwe. I to jest coś, co daje ustawienia. Uwaga, prowadzący się zamyślił. Zamyśliłem się w takim momencie, czy zadać kolejne mądre pytanie. Ja proponuję, żebyś zadał pytanie, które jest mądre i ważne jednocześnie. Czy twoim zdaniem każdy nie powinien pomyśleć o tym, albo inaczej, o czym każdy powinien pomyśleć, zanim przyjdzie do ciebie? Znaczy, jakie jest takie pytanie, które trzeba sobie zadać? Boże, to naprawdę poważne do tego podszedłeś, bo i mądre, i ważne pytanie. Nie, znaczy, wiesz, bo kończymy tą rozmowę. Kilka osób nas oglądało. Część weszło na stronę www.pawełsowa.pl. Mm-hmm. Sprawdzili sobie termin, wiedzą, kiedy jest warsztat. Mm-hmm. I myślą sobie, kurczę, gość był u Hery, ciekawe, czy ja tam się nadaję, tak? Mm-hmm. Znaczy, czy się nie wygłupię tam idąc, czy moje cele, moje problemy, moje wyzwania są te, na które znajdę odpowiedzi, bo w końcu nie chcę się rozczarować. Mm-hmm. To jakie jest pytanie, które trzeba sobie zadać, żeby
trafić do ciebie bardziej świadomie? Jak wiesz, jako psycholog, dodam jako znany psycholog, dodam tego jako znany, jako znany, chwalony wielokrotnie psycholog. Jako znany w bardzo wąskim środowisku i chwalony na żądanie. Na bardzo wyraźne żądanie. Jak wiesz, ludzie mają różne strategie decyzyjne. Mhm. Udało się. Założenie spełnione. To tak naprawdę myślę sobie, że jeżeli ktoś to słucha naszej rozmowy i myśli sobie, kurczę, może coś w tym jest. I chociaż to jest ciekawe, że właściwie przez całą rozmowę mówiliśmy o różnych rzeczach, ja ciągle nie powiedziałem o tym sednie. Mhm. Kurczę, nie wiem, może to było jakieś zamierzone działanie. Na szczęście wierzę, że... Zaakceptuj to. Tak, wierzę, że to, co mnie prowadzi, jest właściwe i dokładnie tak, jak było, to tak miało być. Więc jeżeli ktoś myśli sobie, kurczę, coś w tym jest, co prawda nie powiedział przez całą audycję, o co dokładnie chodzi, ale może się dowie, może zobaczy na jego stronie www.pawelsowa.pl, mhm. może na profilu na Facebooku, to tak naprawdę zanim ktoś zdecyduje, żeby skorzystać, skontaktować się ze mną, to pytanie, które może sobie zadać, powiedzieć, o czym pomyśleć, ja pomyślałem bardziej o pytaniu, które ktoś może zadać, to jest ok, jest taki ktoś jak Paweł Sowa. Jest takie coś, co on robi, co się nazywa głęboką zmianą, w której sporą część mają ustawienia systemowe. I zadać sobie takie pytanie, czy to jest coś, czego ja teraz potrzebuję? I bardzo ważne jest, żeby kiedy sobie zada takie pytanie, żeby sobie dać chwilę czasu. Bo z reguły to jest tak, że jak sobie ktoś stawia pytanie w głowie, to z głowy mu pojawia się odpowiedź. Tak, 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 idź na przykład. To jest fajny koń, poza tym Hera go zaprosił, no to już wiesz. Ale daj sobie chwilę. I ta odpowiedź przyjdzie, taka odpowiedź z ciała, która jest absolutnie najprawdziwsza. I to jest jakby z mojej strony najlepsza odpowiedź na twoje pytanie, na twoje wspaniałe pytanie, ważne i mądre pytanie, Wojtku. To ja teraz kontrowersyjnie zachęcę was do poszukiwania odpowiedzi. Na pytania różne, które sobie zadajemy. Ale pojechał. Nie wiem, czy ustawienia są tym sposobem znajdywania odpowiedzi, który mnie inspiruje. Jest kilka rzeczy, które mnie inspirują. I teraz mówię zupełnie jakby poważnie. To wynika z tego, że ja mam w sobie potrzebę przeżyć. Mhm. Pewnie mówiąc temperamentalnie, mam taką cechę temperamentalną, która się nazywa poszukiwanie doznań i przygód. Tak? W związku z tym również doznania duchowe są dla mnie ważne po prostu w swoim życiu. Niewiele z nich zrobię, tak? Ale jestem jednym z tych, który pewnie bez problemu by chciał spędzić trochę czasu w klasztorze Shaolin. Nie po to, żeby się nauczyć karate, tylko po to, żeby tam faktycznie się zagłębić, zrozumieć, wrócić i powiedzieć, okej, na bucket liście odhaczony kolejny punkt zrealizowałem. W związku z tym myślę sobie, jak myślę sobie o tym, to pewnie chciałbym poznać. Głównie też dlatego, że ja wbrew pozorom i mówię naprawdę wbrew pozorom, bo ludzie mówią, że jestem sarkastyczny, że ja krytykuję i oceniam. Nie, ja po prostu, ja jestem sarkastyczny, bo lubię być, ale jestem sarkastyczny, cały czas mam nadzieję taki bezkrytycznie. Wojtku, mam prośbę, ponieważ pomyślałem sobie, że teraz w 5 zdaniach powiem, o co chodzi w ustawieniach. Jezus Maria. Byliśmy o akceptacji. No. Często jest tak, że z takim powiedzeniem zaakceptuj siebie idzie w parze pokochaj siebie. Że ta miłość do siebie jest taka bardzo ważna. I to, o czym mówią ustawienia, czego nie zobaczyłem nigdy, nigdzie indziej, to jest to, że akceptacja siebie i pokochanie siebie to nie dotyczy twoich, nie wiem, 1,90 m, tylko dotyczy ciebie jako manifestacji życia i ty jako manifestacja życia nie jesteś wyodrębnionym takim tutaj imponującym bytem, tylko ty jesteś manifestacją życia, która zaczęła się od połączenia dwóch komórek. Żeby te dwie komórki się mogły połączyć, musiały być dwie istoty zwane jako mama i tata.
I w momencie, kiedy mimo, że ktoś mógł mieć niełatwe dzieciństwo, od tego zaczęliśmy, że wcale nie czuć się szczęśliwym jako dziecko swoich rodziców i na tej wkurwie mógł budować swoje życie, w którym z reguły wtedy manifestuje się mnóstwo trudności i problemów, to żeby przez to przejść, potrzebuje dotrzeć do tego pierwszego momentu, do połączenia tych dwóch komórek i do dwóch istot, z których te dwie komórki pochodzą, czyli mama i tata. W momencie, kiedy zaakceptuje, przyjmie swoich rodziców, okej, tak, zgadzam się na nich, to jest akceptacja, zgadzam się na nich i potem to też często nie jest proces, który odbywa się tak, ale zaczyna się proces kochania, miłości, przyjmowania miłości do swoich rodziców. Wtedy automatycznie to dzieje się z podmiotem, o którym mówiliśmy. Czyli jeżeli zaczniesz akceptować mamę i tatę, zaczniesz akceptować siebie. Jeżeli zaczniesz kochać rodziców, zaczniesz kochać, przepraszam, siebie. Bo tak naprawdę od połączenia tych dwóch komórek, to mimo że tych komórek już się namnożyło, jest ich dużo więcej, to proporcje są cały czas takie same. Nawet się mówi, męska część, żeńska część ciała. I wtedy cokolwiek się wydarzy w relacji do rodziców, to automatycznie pyk, to samo się wydarzy w relacji do ciebie. No i to nie powiedziałem o całości ustawień, ale o bardzo, bardzo ważnej części. Te teraz nie wiem właściwie, dlaczego cię psychoterapeuci nie lubią. Znaczy nie ciebie, tylko jakby tego, bo to jest... Jeszcze nie wiesz. Nie wiem, bo to jest absolutny fundament, moim zdaniem, większości jakby nurtów psychoterapeutycznych. Tak między takich naprawdę jakby... Prawdziwych, no tak. Prawdziwych. Jak to mówił mój znajomy... I ja nie mówię tylko, tak ja jestem freudystą, znaczy jakby w takim rozumieniu jakby i jakby fascynacji, tak ja faktycznie... Ty jesteś freudystą? Tak, ja mam absolutnie jakby... Kręci cię twoja mama? Dobra, żartowałem, to był głupi żart po północy, czy prawie wokoło północy. Widzę, że nie wiesz, czy jaka jest filozofia. Znaczy i tak faktycznie... Bardzo głupi żart. Ja jestem bardziej analityczny, znaczy też psychoanalityczny w takim rozumieniu jakby świata. I to, co powiedziałeś, właściwie jest absolutnie jakby spójne. Tak? Znaczy musisz zrozumieć jakby trochę skąd pochodzisz, przepracować to, zrozumieć i na bazie jakby faktycznej akceptacji wszystkiego, co było kiedyś, zaakceptować przyszłość siebie i wiele innych rzeczy z tym związanych. Nie wiem, czy ten element szamański, taki w takim rozumieniu pracy na metodzie pod tytułem odwzorowywanie relacji, nie jest tym, co ludzi trochę niepokoi? Bo to jest szamańskie. Znaczy to jest trochę... Niezrozumiałe, ale to, wiesz, to jest typowa rzecz, o której bodajże powiedział Robert Heinlein, że wszystko, co dzisiaj jest technologią, było kiedyś magią. Wiesz, aktualnie to jest uznawane za szamańskie, nie wiadomo jakie, naukowo niepotwierdzalne, ponieważ nie ma urządzeń, które to potrafią zmierzyć. Być może za jakiś czas będą. Ja zawsze będę mówił, jak jest ten moment, kiedy... Ja nie pamiętam, czy to się wydarzyło, ale była taka obawa wśród psychoterapeutów, kiedy chyba miał minąć okres, kiedy miały być otwarte jakby zgodnie z ostatnią wolą Zygmunta Freuda. Jego zapiski, taki tam ostatni element, ja faktycznie wszyscy się strasznie bali, że on otworzył mi to, że żartowałem. I właściwie faktycznie wtedy było taki moment, że faktycznie jakby duża część jakby tej analitycznych terapeutów jakby było trochę zaniepokojonych. Ja ci bardzo dziękuję za tą rozmowę. Ta rozmowa spełniła dla mnie wszystkie moje kryteria. Czy obiecałem sobie, że będę rozmawiał z ciekawymi ludźmi? Absolutnie było ciekawie z perspektywy ty, jako człowiek jest dla mnie fascynujący. Cieszę się, że cię poznałem przy wielu innych osobach. Moim zdaniem bardzo ciekawy temat. Bardzo ci dziękuję. Nie było niestety o sporcie, polityce i technologii. Znaczy powiedziałeś na końcu właściwie, że wszystko, co kiedyś było futurologią, dzisiaj jest technologią, więc właściwie to powiedziałeś. Ja mówiłem trochę o sporcie, to jest okej. O biznesie powiedziałeś, że zrobiłeś biznes. Kurde, mogę jeszcze jedno zdanie? Możesz. Mam znajomą, która pracuje jako psycholog sportu również. I ona pracuje w dużej mierze z ludźmi od sztuk walki, od MMA i tak dalej. I pamiętam, bo był taki okres, kiedy Mamet Kalidow był nie do pokonania. I wtedy ja z nią rozmawiałem i ona mówiła, że według jej wyczucia to
to, co jego tak niesie, to jest to oparcie się na sile swoich przodków. Że on, nie będąc jakby w swoim kraju, w swojej kulturze, on jest tak oparty na sile, na mocy, na kulturze swoich przodków, że był wtedy nie do ruszenia. No i zaczęła to, nie wiem na ile praktycznie używać, bo to jest też moją przyjaciółką, klientką, używa swojej pracy. I jej zawodnicy zaczęli osiągać genialne efekty. Czyli też było trochę o sporcie. To na finiszu. Na finiszu. To co? Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Również. To jest ten moment na to, żeby zrobić wysyp lajków, kciuków w górze, serduszek. A jeżeli komuś się nie podobało, to może zrobić wrrr. Pamiętajcie, udostępniając ten materiał, sharing is caring, możemy sobie faktycznie słać te informacje dalej. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Było nam mi bardzo miło. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Muzyka dziękuję i bardzo. Zmykamy. Gdy zmrok zapada, do głosu dochodzą mocne marki. Herra on Air. Nocne rozmowy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. Wyjątkowi goście, aktualne tematy. Mówimy jak jest. Bez ściemy, cenzury i kompromisów. Na żywo. Zaczynamy. Cisza w eterze. Oddajmy głos Herze.